Witam wszystkich przybyłych. Informuję uprzejmie, że na dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych. Brakuje pana Rafała Gajdamowicza. Usprawiedliwił swoją nieobecność. Oznacza to, że nasze obrady dzisiejsze są prawomocne. Możemy podejmować prawomocne uchwały. Witam przybyłych gości na dzisiejszą sesję. Przede wszystkim witam panią Agnieszkę Gorzycką, dyrektora naszego MOPS-u, który przedstawi nam tutaj informacje odnośnie dwóch uchwał, które będą procedowane. Witam panią dyrektor Jolantę Wirbow, witam oczywiście pana burmistrza, witam pana sekretarza Andrzeja Worobca, witam panią skarbnik, panią Edytę Jarmoluk. I to chyba jest jeszcze pan Edward Drymuch, który będzie też tutaj na pewno nam potrzebny. Szanowna Rado, informuję, że dzisiejsza sesja została zwołana w trybie zwyczajnym na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym oraz paragraf 11 regulaminu Rady Miasta. Informuję, że wszystkim państwu radnym zostało przesłane w trybie regulaminowym zawiadomienie o dzisiejszej sesji wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Informuję również, że na podstawie tutaj stosownych ustaw obrady sesji są transmitowane na żywo przez internet oraz rejestrowany jest obraz i dźwięk za pomocą kamery. Informuję Wysoką Radę, w tym szczególnie przybyłych gości, że uczestnicząc w obradach sesji Rady Miasta wyrażają państwo zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku, upublicznienie i przetwarzanie swoich danych osobowych. Ponadto informuję, że na podstawie artykułu 14 o samorządzie gminnym głosowania nad uchwałami są jawne i odbywają się przy pomocy urządzeń umożliwiających sporządzanie i utrwalanie imiennego wykazu głosowań. Gdyby były z tym problemy, głosowanie odbywa się imiennie. To tyle tytułem wstępu. Informuję również Wysoką Radę, że program i porządek dzisiejszej sesji nie uległ zmianie i jest taki, jak otrzymaliśmy. Przedstawienie porządku obrad w tej chwili następuje. Przyjęcie protokołu z 41. sesji Rady Miasta. Informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Jest to kolejny punkt. I mamy tutaj trzy uchwały do podjęcia. Pierwsza uchwała to będzie dokonanie zmian budżetu miasta na rok 2022. Kolejna uchwała dzisiejsza, utworzenie ośrodka wsparcia dziennego klubu Senior Plus na terenie gminy miejskiej Górowo i Ławeckie. I kolejna uchwała w sprawie utworzenia mieszkania chronionego, wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, wspieranym. Przewidziane są również sprawy różne i zakończenie sesji. Tak przedstawia się Wysoka Rado dzisiejszy porządek naszych obrad. Przystępujemy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych? Tak? Bardzo proszę. Ja mam takie pytanie odnośnie wniosku spółdzielni Tradycja. Dlaczego tego wniosku tutaj nie ma w tym harmonogramie? On jest ujęty już od razu w planie... Ja wiem, że jest ujęty, ale do tej pory wszystkie wnioski też żeśmy dyskutowali wcześniej, a później wstawiliśmy w budżet. I jeszcze mam taką uwagę jedną, bo wiem, że wpływają wnioski wcześniejsze, dużo wcześniej wpływały i też ich na sesji nie ma. A ten wpłynął dużo później, już praktycznie tydzień czasu minął i już jest na sesji, już dyskutujemy. Natomiast co z tymi wcześniejszymi wnioskami? Którymi wcześniejszymi, proszę przypomnieć? Na przykład o zmianę ulicy, na przykład pana Rafała o dopisanie do komisji. Jeżeli mogę? Proszę bardzo, pan burmistrz. Pozwolę sobie mikrofon. Mam nadzieję, że mnie słychać. Jeśli chodzi o wniosek spółdzielni Tradycja, to nie tyle wniosek, co analiza budżetu miała miejsce, a myśmy rozmawiali na temat umieszczenia. No inaczej, rozmawialiśmy na temat zmian w budżecie, tak? Generalnie dokładnie to, co pan radny chce, ma w programie sesji. Jeśli chodzi o zmiany nazwy ulic i nazwy rond, to oczekuję na spotkanie z panem marszałkiem, żeby porozmawiać z nim o tym. Jeśli chodzi o zmianę nazwy ulicy, to rozmawialiśmy z panem przewodniczącym, że na dzisiejszej sesji poruszymy ten problem i myślę sobie, że tu trzeba będzie procedować. Jeśli chodzi o wniosek pana Rafała, to tutaj mamy jeden mały kłopot i to znajduje się w tej chwili w opinii naszych prawników, dlatego że zgodnie ze statutem naszej Rady Miasta, statutem miasta i regulaminem pracy Rady, radny może wejść w skład komisji w dosyć konkretnych przypadkach,
I w tym wypadku potrzebujemy opinii prawnej, czy to okienko, kiedy pan radny Narkiewicz mógł wejść za radnego, który złożył mandat do komisji rewizyjnej, nie zamknęło się, tak? Bo to już minęło prawie rok. Pan radny Narkiewicz wszedł do składu Komisji Oświaty, nie wszedł do składu Komisji Rewizyjnej. No i pytanie jest takie, czy jeszcze może, czy nie może. I jak będziemy mieli tą opinię prawną, to wówczas taką uchwałę Wysokiej Radzie przedstawimy. Radni wiedzą, że pani Sylwia w tej chwili jest na zwolnieniu i tutaj troszeczkę czas, że tak powiem, gra rolę. Ale też i wniosek pana radnego wpłynął jakiś czas. No czekamy na opinię prawną. Wcale to nie jest proste, tak? A komisja rewizyjna odgrywa tak ważną rolę w pracach miasta, że tutaj dobrze, żeby było wszystko zgodne, leges artis, że tak powiem, nie? Mam nadzieję, że udzieliłem tych odpowiedzi. Myślę, że tutaj odpowiedzi zostały zadane na postawione pytanie. Niemniej jednak przechodzimy w tej chwili do przegłosowania dzisiejszego punktu dzisiejszych obrad. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem przedstawionego przeze mnie porządku obrad, zechce zagłosować. Czekamy na wyniki. Dziękuję, mamy wyniki. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 13 radnych jest za przyjęciem porządku obrad, 1 radny się wstrzymał. Informuję, że porządek dzisiejszych obrad został przyjęty. W tej chwili przystępujemy do punktu trzeciego, przyjęcie protokołu z 41 sesji Rady Miasta. Informuję, że wszystkim państwu został udostępniony protokół z 41 sesji. Był przesłany na skrzynki nasze mailowe, również był do wglądzie w biurze Rady. Czy ktoś z państwa ma uwagi do protokołu 41? Bardzo proszę, pan radny Bukianowicz. To ja mam jedną uwagę odnośnie swoich słów, gdyż moje słowa zostały tak jakby wpisane w ten protokół. No, zostało zmienione znaczenie tych słów. Chodziło tam o wjazdy na ulicy Kalingradzkiej. Mówiłem o jednym wjeździe, który został zaniżony. Tam w tym protokole jest wpisane, że mówiłem o wszystkich tych wjazdach, że wszystkie są zaniżone. To tak bym prosił o poprawkę tej mojej wypowiedzi. Który, tak? Dotyczyło to punkt tutaj, panie radny? W sprawach różnych tam na końcu tego protokołu jest. Dobrze. To samo się tyczy nie mojej wypowiedzi, bo jest przedstawiona moja wypowiedź dotycząca szkoły podstawowej. Jest to wypowiedź Rafała, kolegi Rafała, tak, nie moja. Także to też bym prosił, żeby zmienić. Rozumiem. Pani Kasiu, czy rozumie pani tutaj, tak? Dobrze, proszę o zmianę tego. Radny Narkiewicz, bardzo proszę. Tak? Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze uwagi do protokołu 41? Jeżeli nie ma, przystępujemy do przegłosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem protokołu w wersji przedstawionej tutaj przez tutaj protokolanta i również tej wersji, którą przedstawił pan radny Ukianowicz dotyczącą zmian, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu naszej dzisiejszej sesji. Jest to informacja z prac burmistrza między sesjami oraz realizacji uchwał Rady Miasta. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Jako, że jest ciasno, pozwólcie, żebym zatrzymał mikrofon w ręce. Sprawozdanie dotyczy okresu od 23 lutego do 26 kwietnia roku 2022. Wysoka Rada w tej kadencji podjęła w sumie 277 uchwał, z czego zrealizowanych zostało 203, a 74 znajdują się w realizacji. I tak z najważniejszych wydarzeń to 3 marca powołałem zarząd kryzysowy, że tak powiem. Spotkaliśmy się w gronie wszystkich instytucji, które funkcjonują w mieście odnośnie tego, co się działo na Ukrainie i napływających do naszego miasta uchodźców. Podjęliśmy podstawowe działania, decyzje dotyczące koordynacji, dotyczące jakby opieki nad tymi ludźmi, którzy trafiają do nas. Do tej pory przez nasze miasto przewinęło się, jeśli chodzi o osoby dorosłe, około 100 uchodźców. To jest jakby liczba, która się zmienia.
standardowo średnio na terenie miasta przebywało i mniej więcej przebywa około 70 osób dorosłych. Do tego dochodzi około setki, czasami no, nieco więcej, zależy jak liczyć, osoby, które znajdują się w internacie zespołu szkół z ukraińskim językiem nauczania, bo tam przed wojną było około 70 dzieci z terenu Ukrainy. I te osoby, szczerze mówiąc, znajdują się w tej chwili w najtrudniejszej sytuacji, dlatego że wiele z nich nie ma kontaktu z rodzicami, tak? Bo osoby, które przyjeżdżały z mamami bądź z babciami czy z dziadkami na teren Polski, no mają osoby najbliższe, osoby, które przyjechały tutaj we wrześniu tego roku do szkoły, przyjechały same bardzo często. I tak jak miałem okazję wspomóc organizację Śniadania Wielkanocnego, ponieważ otrzymaliśmy jako Stowarzyszenie Miast Citas ośrodki, które zebrała jedna ze szkół we Włoszech specjalnie dla szkoły w Górowie, to przeznaczyliśmy je na zorganizowanie świątecznego śniadania, to tam było około 40 dzieci, które nie ma kontaktu z rodzicami, które są same na święta. Wydaje mi się, że na poziomie miasta, jak już jesteśmy przy problemie uchodźców, ogarnęliśmy to w sposób wzorowy. Myślę, że trudno byłoby to zrobić lepiej. Tu bardzo serdecznie dziękuję panu Edwardowi Drymuchowi, który koordynował tą pomoc. Zna każdego uchodźcę, który jest w mieście, ma kontakt z każdą rodziną, z każdym gospodarzem. Wszyscy nasi uchodźcy dawno mają przyznany numer PESEL. Mamy ogarnięte kwestie wypłaty dla gospodarzy. W tej chwili mam już informację, że te pieniążki przyszły na nasze konta i będziemy je po tej sesji, ponieważ państwo będą podejmowali uchwały w ramach budżetu, natychmiast wypłacać. Zorganizowaliśmy także śniadanie wielkanocne dla pozostałych uchodźców, dlatego że nasze partnerskie miasto niemieckie Fierden, tak jak informowałem Wysoką Radę wcześniej, przekazało nam 10 tysięcy euro na nasze potrzeby jako samorząd, ale jednocześnie otworzyli konto, gdzie mieszkańcy Fierden mogli wpłacać pieniądze dla uchodźców i te pieniądze są przekazywane dla nas i dla Zielonej Góry i z tych pieniędzy sfinansowaliśmy śniadanie wielkanocne, tam było ponad 70 osób. Myślę sobie, że takie gesty są bardzo ważne i jestem bardzo dumny też z społeczności naszego miasta, bo myślę sobie, że stanęliśmy na wysokości zadania, tak jak mieszkańcy Warszawy, czy Łodzi, czy Krakowa. Naprawdę nie ma się czego wstydzić. 14 marca uczestniczyłem w obradach online zarządu Stowarzyszenia Polskie Miasta Citaslow. Tam były dwie sprawy. Jedna to jubileusz 15-lecia. Ja przypominam, że Górowo i Ławeckie wraz z Lidzbarkiem Warmińskim organizuje półmaraton w ramach tych obchodów. Tych wydarzeń w skali kraju będzie około 8. Jedno z tych wydarzeń już się odbyło 25 marca. Wraz z zarządem województwa miałem przyjemność prowadzić 15-lecie, galę 15-lecia Stowarzyszenia w Lubawie. 18 marca odbyło się walne spotkanie OSP. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i z waszą decyzją również strażacy przekazali samochód marki Lublin, który no, tak naprawdę u nas już od dłuższego czasu nie jeździł, zajmował miejsce w garażu, a dzięki też waszej uchwale udało się zakupić komplet strojów chroniących życie strażaków i to wszystko pojechało na Ukrainę. Z datków prywatnych i między innymi ze składki 14 z 15 radnych zakupiliśmy samochód. Tych samochodów na Ukrainę od nas w sumie z naszego miasta pojechało już 3. Dlatego, że myślę, że wszyscy się zgodzimy, że to jest także nasza wojna, która toczy się trochę dalej. Jak ktoś zna troszeczkę historii, to myślę, że podobnie jak ja dostrzega bardzo mocną analogię z rokiem 1920. Tak jak Polska kiedyś chroniła Europę przed najazdem Hunów w postaci Armii Sowieckiej, tak Ukraina dzisiaj chroni Europę przed najazdem Armii Rosyjskiej. Z takich ważnych rzeczy jeszcze 6 kwietnia miałem przyjemność odebrać no, wyjątkowe wyróżnienie w Lublinie z panem Darkiem Kawrylcem. Odbieraliśmy wyróżnienie, a właściwie nagrodę. 3 miejsce, jeśli chodzi o jakość zarządzania oświatą w kraju w kategorii małych miast i małych gmin. To jest około 800 gmin, czyli na 800 gmin w Polsce. Znaleźliśmy się na 3 miejscu, jeśli chodzi o to, jak funkcjonują nasze przedszkola i szkoły podstawowe. 14 kwietnia odbył się jarmark wielkanocny.
Myślę, że ta formuła, która jest wypracowana w tej chwili przez Ośrodek Kultury, jest najlepszą. Ja słyszałem głosy radnych, żeby przedłużyć. Spróbujemy. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, no to najważniejszym wydarzeniem było podpisanie dofinansowania naszej remontu naszej szkoły. Otrzymaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego. To jest blisko, o ile pamiętam, 1 360 000, pan Edward podpowiada dokładnie. To są środki, które uwolnią środki naszego budżetu. To jest raz. Aczkolwiek myśmy już sporo tych środków wydali, żeby tu radni się nie rozpędzali, dlatego że w ramach dodatkowych prac wyremontowaliśmy bardzo dużą liczbę pomieszczeń w szkole, tak, zarówno klasopracowni, jak i korytarzy. Do tego w trakcie realizacji remontu my realizujemy kolejny projekt z dofinansowaniem unijnym, jeśli chodzi o wyposażenie szkoły podstawowej, klas językowych, to już, o ile pamiętam, to około 300 tysięcy złotych zostało wydanych na sprzęt dla szkół i planujemy w czerwcu, z tego co wiem, nie wiem, czy ustaliliście, panie Edwardzie, już jakby termin remontu hali gimnastycznej? Nie. Kwota jest troszkę... Jeszcze... Negocjujemy. To jak pan Edward może? Nie, to znaczy ja tylko podpowiem, że... Nie, do mikrofonu. Około 90... Panie Edwardzie, do mikrofonu. No bardzo proszę. Dzień dobry państwu. Więc... Kwota jest taka naprawdę wysoka, uważam, za jedną halę, nową halę sportową, za ceklinowanie bez malowania linii. Na dzień dzisiejszy zaoferował pan z Bartoszyc kwotę 90 tysięcy plus 5,5% VAT. Wiecie dobrze, że to jest niemożliwe po prostu w taki sposób zrealizować takie zadanie, więc jeżeli będzie taka wola i potrzeba, rozpiszemy po prostu konkurs, prawda? Zapytanie, może ocenę na po prostu ceklinowanie i malowanie i tak dalej. No bo naprawdę jest, no widziałem, bo byłem tam wtedy z tym panem, no dość poważnie zniszczona po prostu ta podłoga, no wymaga naprawdę dość głębokiego ceklinowania. Więc tu państwu powiem, bo to było wczoraj, burmistrza akurat no, nie było, więc nie przegadaliśmy tej sprawy, a ten pan zadzwonił do mnie, bo był w ubiegłym tygodniu, oglądał, podałem powierzchnię, więc no, chodzi o taką kwotę, no, co jest po prostu nie do przyjęcia, więc na dzień dzisiejszy tylko tyle mogę powiedzieć, więc jeżeli dojdzie, mówię, do tego, że jednak będzie ta konieczność, ja uważam, że będzie ta konieczność, więc zrobimy co najmniej zapytanie do oceny, bo to się mieści w naszym regulaminie do 130 tysięcy złotych, prawda? Możemy na podstawie zapytania ocenę, na podstawie też, prawda, tej prawa zamówień publicznych, możemy takie coś po prostu, czy w taki sposób, powiedzmy, ogłosić, czy zapytać. No większą liczbę wtedy, prawda? No wiadomo, jak to się odbywa. A na dzień dzisiejszy to była taka, że tak powiem, tylko zapytanie takie pewnego pana, który był znany nie dla mnie, akurat dla kogoś innego i chodzi o taką kwotę. Dziękuję. To jakby podsumowując, gdyby ta oferta była niższa, tak? To mamy możliwość w trybie bezprzetargowym realizowania pewnych prac do kwot, tak jak pan Edward mówił, 130 tysięcy, no ale mimo, że ta oferta jest poniżej, ale jest tak duża, że raczej zrobimy jednak zapytanie o cenę. Natomiast decyzja jest w mocy, tak chcemy tą halę wyremontować, bo ona służy nie tylko uczniom, ale całej społeczności. Natomiast tutaj jakby popatrzcie, ona jest też tak zniszczona między innymi dlatego, że no, korzystają z niej wszyscy. Nie, być może to jest kwestia przemyślenia jakby formuły, ale to jakby na marginesie. No dobra. I teraz jeśli chodzi o sprawy finansowe, to przyznano nam dodatkowe pieniądze na kartę dużej rodziny, to jest 113 zł, na wypłatę dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania o kwotę 323 302 zł, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego o kwotę 162 648 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, etc. na kwotę 1359 zł.
I wreszcie na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym kwota 37 360 zł na wypłatę dodatku osłonowego na kwotę 307 976 zł. Na dofinansowanie mieszkań chronionych to kwota 19 742 zł. I na zwrot części podatku akcyzowego kwota 589 zł 92 grosze i wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na kwotę 35 zł. Natomiast zmniejszona została dotacja na kartę dużej rodziny o kwotę 25 zł. I dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo dla pana burmistrza. Czy są pytania w tym temacie przedstawione przez pana burmistrza? Dobrze. Pan radny Narkiewicz, bardzo proszę. Ja mam pytanie pana burmistrza odnośnie tego śniadania wielkanocnego. Nie neguję potrzeby, fajna sprawa, ale dlaczego to było owiane jakoś tajemnicą, bo o tym się nikt nie wiedział, przynajmniej jak rozmawiałem z radnymi, to nikt nie miał informacji, że takie śniadanie będzie. Dziękuję. Ja myślę, że bardzo dobre wrażenie odniósł pan radny, ponieważ tego typu wydarzenie, szczególnie jeśli chodzi o osoby, które przybyły z terenu objętego wojną, to nie jest jakby miejsce, żeby robić oficjalne spotkania i zrobiliśmy je w bardzo kameralnym gronie, w bardzo zamkniętym. Obecni byli tylko organizatorzy, czyli pan Edward i pan Andrzej, ponieważ oni zajęli się organizacją. Byli obecni księża, był zaproszony też polski ksiądz, ale ze względu na to, że msze to księdza Jana nie było, ale wiedział i mówił, jeżeli uda się, to przyjdzie. Niestety nie udało mu się. I właściwie z oficjalnych osób zaszedł jedynie pan marszałek, ponieważ z panem marszałkiem byliśmy też u dzieci. I koniec. Tu nie chodziło o to, żeby robić oficjalne spotkanie. Tu chodziło o to, żeby tych ludzi przyjąć i ugościć. I jakby no, nie naruszać ich jakby strefy komfortu, tak? W związku z tym ani nie było to oficjalne spotkanie, ani nie ma o tym spotkaniu informacji medialnych, bo to nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby być dobrymi gospodarzami i dobrymi ludźmi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Łukianowicz, bardzo proszę. Ja mam pytanie dotyczące sprawozdania. Bardzo duża część tego sprawozdania obejmowała pomoc Ukrainie. Bardzo dobrze z tego powodu. Tylko zabrakło mi takiej informacji na temat bieżących spraw w mieście. Bo widzimy, że już chyba powstaje chodnik na ulicy Kaliningradzkiej, czy nie powstaje. No, chciałbym wiedzieć, co tam się dzieje. Chciałbym też wiedzieć, co z ulicą Krasickiego i Sikorskiego, czy coś dalej te sprawy poszły ze starostwem do przodu, czy dalej jesteśmy na tym samym etapie. Też bym chciał się zapytać odnośnie pracowników nowo przyjętych do sprzątania miasta. Ilu tych pracowników jest? Czy są w ogóle przyjęci? Kiedy ruszymy z zielenią? Także mam takie pytania. Zabrakło mi też wypowiedzi na temat MDEK-u, na jakim etapie jest MDEK. Kiedy skończymy szkołę podstawową? No i to by tak z takich bieżących spraw. Ja nie widzę kłopotu. Jak wszyscy wiecie, sytuacja z uchodźcami jest bardzo nową sytuacją i naprawdę wielkim wyzwaniem. Dlatego, że zwróćcie uwagę, że myśmy nie dostali w rzeczywistości jakby na pomoc uchodźcom. My nie wydajemy pieniędzy publicznych i to jest naprawdę duże wyzwanie. Trzeba było wymyślić, skąd wziąć pieniądze. Panie burmistrze, jak... Ja wiem, panie radny, ale pozwoli pan... Ja jestem za jak najbardziej pomocą, także tu... Ale jak pytanie zostało zadane, to odpowiadam. I naprawdę trzeba było naprawdę, no może nie jest to stosowne słowo, ale nakombinować się, żeby ogarnąć to, tak? Bo po każdej wielkim zrywie przychodzi wielka kontrola i bardzo staraliśmy się uważać ze środkami publicznymi. I tutaj ogromny ukłon dla wszystkich tych, którzy wsparli nas pieniędzmi prywatnymi. Słuchajcie, myśmy z pieniędzy prywatnych, wpłat dobrowolnych, Urzędu Miasta i Państwa Radnych i mieszkańców miasta w sumie zebrali kwotę, panie Edwardzie, w sumie jakby to zsumować, około 100 tysięcy będzie. Niecałe, może nie, może troszeczkę mniej. Troszeczkę mniej, ale blisko i to jest naprawdę dla takiej małej społeczności ogromny zryw. Natomiast jeśli chodzi o informacje, to bardzo dobrze, że pan radny pyta. Jeśli chodzi o środek kultury, to jesteśmy jakby zgodnie z harmonogramem. Tam zostało zmienione pokrycie dachowe, co myślę, że wszyscy widzą. Mówiąc kolokwialnie, wnętrze zostało, nie chcę mówić wybebeszone, ale no, wyczyszczone. Trwają prace konstrukcyjne. Mam nadzieję, że to uda się zakończyć w terminie, bo ten ośrodek kultury myślę, że będzie naprawdę perełką, zarówno otoczenie, jak i wnętrze. Jeśli chodzi o szkołę podstawową, to ten remont, jak sami widzicie, on jakby puchnie, tak? Bo najpierw miała być sama termomodernizacja, potem to już to, co mówiłem, dochodzą remonty kolejnych pomieszczeń, rozmawiamy o remoncie hali gimnastycznej. I tutaj zależy, jak pan radny pyta, bo zakładam, że remont
tej części prowadzonej w ramach termomodernizacji plus prace dodatkowe zakończy się do wakacji, tak, panie Edwardzie? Tak, do 15 czerwca. Do 15 czerwca, ale już jeżeli jakby kompleksowo, no to salę gimnastyczną pewnie skończymy robić wtedy, kiedy będziemy mieli wyniki zapytania, czyli albo przed wakacjami, albo wakacje, albo po. No tu nie jestem w stanie przewidzieć, kiedy my dostaniemy ofertę, która nas będzie interesowało. W tej chwili trwają prace już, albo rozpoczynają się powoli, powiedzmy, na ulicy Słowackiego. Za chwilę zaczną się na ulicy Bema prace. Jeśli chodzi o ulicę, tą, na którą wniosek składało Starostwo Powiatowe, to tu mamy taką bardzo dziwną sytuację, która jest zastanawiająca, bo kiedyś za starych, normalnych czasów było tak, że były wnioski przyjęte do realizacji i lista rezerwowa. My jesteśmy bardzo wysoko na liście rankingowej, ale z dofinansowaniem 60% o kwocie zero. Czyli tam się pieniądze pojawią, jak będą oszczędności, albo rząd dostanie pieniądze skądś. Więc na dzień dzisiejszy w sprawie tej drogi siedzimy cichutko, bo ja mógłbym zwołać konferencję prasową, że nas rząd dobrej zmiany oszukał, ale po co? Może dadzą jeszcze pieniądze, na to jeszcze przyjdzie czas, więc spokojnie, cierpliwie czekamy. Jestem w kontakcie z członkami zarządu partii rządzącej. Może się uda zdobyć to dofinansowanie, no właściwie nawet nie nam, tak? Tylko starostwu. Myśmy to, co myśmy powinni zrobić, zrobiliśmy. Zapewnić im pieniądze na mapę projektową, współpracujemy ze starostwem. Ten wniosek był bardzo wysoko oceniony. No, ja nie chcę wdawać się w polityczne dywagacje. Będziemy walczyć. W pozostałych przypadkach mamy do czynienia z końcówką projektu, panie Edwardzie, prawda? Tam się kończą robić projekty. Na Armii Krajowej, na ulicę Przemysłową. I będziemy za chwilę ogłaszali przetargi. O co jeszcze pan radny pytał? Pracowników, tak, pracowników zatrudniamy na bieżąco. W tej chwili zatrudnionych zostało bodajże 4 osoby, tak? 8. A to dodatkowo łącznie 8 osób. Główny kłopot polega na tym, że osób chętnych do pracy jest mało, tak? Mamy przypadki z osób, którym proponujemy pracę i nie chcą podjąć tej pracy, nie są zainteresowani, wolą jakby korzystać z pomocy MOPS-u, co jest oburzające. Ale takie pytanie, to my chcemy więcej zatrudnić niż tych 8? Mamy na to pieniądze? Bo może akurat ktoś nas słucha i akurat może miałby chęć pracować. Słuchajcie, jeżeli ktokolwiek z Państwa zna osoby pracowite, którym chce się pracować, to myślę sobie, że z przyjemnością będziemy mieli na swojej liście, nawet jak nie zatrudnimy ich teraz, to zatrudnimy ich za chwilę. Ale obawiam się, że ten problem mają wszyscy przedsiębiorcy. Widzę, Zbyszek oczami przewraca. Jak ilu chętnych do pracy masz? No nie ma. Także naprawdę i całkiem serio, jeżeli ktoś wie o osobach, które nie nadużywają alkoholu, tak? Przychodzą trzeźwe do pracy, chcą pracować, to praca w Urzędzie Miasta na naszych Zieleńcach i przy oczyszczaniu jest dobrą pracą, tak? Bo jest pełen socjal, jest pełne wynagrodzenie, wszystkie możliwe przywileje i generalnie poza wyjątkowymi sytuacjami pracuje się 8 godzin. Także korzystając z transmisji sesji na żywo, zapraszam chętnych do pracy. Ale do pracy. A tutaj to, pan Edward pilnuje porządku. Większość tych umów, a właściwie wszystkie te 8, tak, bo mamy pracowników zatrudnionych za 100% naszych, tych najbardziej pracowitych, wszystkie 8 umów to dofinansowanie z Urzędu Pracy, tak? Jest to albo prace interwencyjne, które są dofinansowane w mniejszej części, albo roboty publiczne w większej części. Myślę, że wyczerpałem wszystkie odpowiedzi. Chodnik na ulicy Kalingradzkiej i tam były kiedyś propozycje radnych, żeby doświetlić też aż do ulicy Lipowej. Czy w ogóle na temat doświetlenia tam jakaś rozmowa była z województwem? Czyli powstanie sam chodnik tylko, tak? Słuchajcie, no, zgodnie z prostymi zasadami, jakbyśmy zaczęli rozmawiać o doświetlaniu, to by się zaczęli rozmawiać, żebyśmy dołożyli. Na razie niech zrobią chodnik, a potem będziemy myśleli. Już? Czy jeszcze jakieś pytanie? Słuchajcie, jak już stoję, to są drogi wojewódzkie, to nie u nas, że się kabel pociągnie. Natychmiast będą projekt robili, oddziaływanie na środowisko. To trochę jak pewnych rzeczy nie da się załatwić gospodarczym sposobem, jak rozmawiamy z dużą instytucją. To, jeżeli to wszystkie pytania, to wkład własny do drogi Sikorskiego i Krasickiego, jak starostwo dostanie pieniądze, mamy zabezpieczony, tak jakby, tak? Bo tam będziemy musieli pewnie dołożyć tych pieniędzy i to nie mało, podejrzewam. Tak jak żeśmy rozmawiali, to pewnie coś koło miliona.
Ja myślę sobie, że jeżeli to dofinansowanie dojdzie do skutku, będziemy myśleli na temat kredytu, bo to już, tu już nie przeskoczymy. Ta droga będzie tak droga, no będzie droga. To myślę, że jak to się zamknie w granicach 5 milionów, to będzie dobrze. Dlatego, że tam mamy pełną infrastrukturę, chodniki, drogę, część infrastruktury podziemnej. No naprawdę absolutną rewolucję, jeśli chodzi o komunikację w mieście, ale myślę sobie, że warto, bo to będzie raz i będzie święty spokój, tak? Czy jeszcze Państwo mają jakieś pytanie? Jeżeli można, jeszcze parę słów na temat półmaratonu, tak? Bo myślę, że to już jest ostatnia nasza sesja przed półmaratonem. Warto by było jeszcze tutaj publicznie zachęcić mieszkańców i również okolicznych. Tak samo i szkoły. Nie wiem, dlaczego w szkołach nie ma żadnego plakatu. Myślę, że dwa licea są, także tych chętnych może by było więcej. Tutaj jakby to jest organizowane przez profesjonalną firmę, tak jak to się robi w kraju, tak? Czyli półmaraton realizuje to człowiek, który tych półmaratonów w kraju robi dużo. Ale taką informację na pewno zostanie, taka informacja na pewno jest przekazana do liceów, ale jeszcze przypomnimy. No to jeśli mogę, tych biegów, bo tam jest w ogłoszeniu, że będą już krótkie biegi dla dzieci, ale żadnych szczegółów. A myślę, że znalazłoby się chętnych dzieci do biegania. Ja myślę, że tutaj będziemy w kontakcie z panem Hawrylcem przede wszystkim, z dyrektorem szkoły i w tym zakresie pani dyrektor ośrodka kultury będzie to organizowała, nie? Jak widać, ja tu jestem słabo kompetentny, jeśli chodzi o biegi długodystansowe. Chodziło mi jeszcze taką informację na temat tego półmaratonu, kiedy, o której godzinie, gdzie, mniej więcej takich parę szczegółów dla mieszkańców, żeby się zapisywali, tak jakoś, jakaś tam strona. Wszystkie informacje, słuchajcie, są na Facebooku Miejskim, na Facebooku Ośrodka Kultury i na profesjonalnych stronach odnośnie rejestracji się na tego typu wydarzenia, no bo tam jest i opłata wpisowa. My współfinansujemy to z budżetu Ośrodka Kultury, tak, i z budżetu Stowarzyszenia Polskie Miasta Citaslow to wydarzenie. 15 maja, tak? 15 maja. Tak mi się wydaje. Tak, 15. Godzina 12 start. Jest. No ale mówię, tu trzeba wejść i tak na stronę, żeby się zarejestrować. 15 maj, niedziela. W chwili obecnej opłata startowa jest w wysokości 80 zł. Ona będzie rosła czym bliżej zawodów, zresztą tak jest na każdych zawodach. Także wszystkich chętnych zapraszamy jako Rada Miasta, jako Pan Burmistrz. Start głównego biegu o godzinie 12, wcześniej biegi dzieci na stadionie, także serdecznie zapraszamy wszystkich. Dobrze. Biegniesz? Oczywiście. No właśnie, tak jest. No bardzo dobrze, bardzo, bardzo fajnie. Czy jeszcze jakieś pytania Państwo mają do mnie? Nie. Prawie sprawy różne załatwiamy, ale słuchajcie. W sprawach różnych. Tak? Rozumiem, że mogę usiąść. Dobrze, dziękuję. Ten punkt dosyć szeroko tutaj omówiliśmy. Dodatkowe prace jeszcze, dodatkowe sprawy również były poruszone. Ja przypomnę, że również mamy sprawy różne i tutaj jeszcze będzie można będzie pewne te kwestie poruszyć. Przechodzimy teraz, Wysoka Rado, do naszych uchwał na dzień dzisiejszy. Tutaj będzie potrzebna nam pani skarbnik naszego miasta i pierwsza uchwała będzie dotyczyła dokonania zmian budżetu miasta na rok 2022. Odbyły się komisje nasze tutaj robocze. Tematy te były tutaj przedstawiane przez panią skarbnik i jeszcze raz bardzo poproszę pokrótce o przybliżenie zmian, czego będą dotyczyły. Bardzo serdecznie. Uchwała numer 42 łamana na 278 na 2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku w sprawie dokonania zmian budżetu miasta na 2022 rok. Rada Miasta uchwala, co następuje. Zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 288 035 zł i 92 grosze oraz wydatki o kwotę taką samą. Budżet po zmianach wynosi dochody 34 740 597 zł i 92 grosze. Z tego dochody bieżące to 21 363 479 zł i 92 grosze. Dochody majątkowe to 13 377 118 zł. Wydatki ogółem 37 54 501 zł 92 grosze. Wydatki bieżące 22 310 924 zł 92 grosze. Wydatki majątkowe 14 743 577 zł. Deficyt budżetu miasta wynosi 2 313 904 zł i zostanie pokryty
wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych w kwocie 720 632 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 1 512 161 zł oraz przychodami z wynikających z rozliczeń środków określonych na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem tych środków w wysokości 81 111 zł. Zwiększa się plan dochodów o kwotę, jak już wspomniałam, 288 035 zł 92 grosze. Zmiany po stronie dochodów dotyczą działu 010, zwiększenie o 589 zł 92 grosze. Zgodnie z decyzją wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanym do produkcji rolnej. Dział 750, zwiększenie o 3585 zł w związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy udzielonych na podstawie specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii. Dział 754, zwiększenie o kwotę 126 tysięcy zgodnie z informacją wojewody na pomoc obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie artykułu 113 ustawy wyżej wymienionej. To są środki przeznaczone dla polskich gospodarzy, u których zakwaterowani są uchodźcy. Dział 758, zwiększenie o kwotę 1468 zł, zgodnie z pismem ministra finansów, z przeznaczeniem na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Dział 801, zwiększenie o 90 tysięcy w związku ze złożonym wnioskiem Spółdzielni Socjalnej Tradycja o współfinansowanie kosztów przygotowania posiłków w przedszkolu miejskim w Górowie. Dział 852, zwiększenie o 35 376 zł zgodnie z decyzjami wojewody warmińsko-mazurskiego o dofinansowaniu w 80% mieszkań chronionych. Zwiększenie o 11 322 zł w związku z otrzymaną darowizną na pomoc uchodźcom. Zwiększenie o kwotę 4312 zł wydatków związanych z dożywianiem dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy Ukrainie. Dział 855 to zwiększenie o kwotę 31 017 zł zgodnie z decyzją wojewody dotyczące wsparcia uchodźców z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i jednorazowego świadczenia 300+. To po stronie dochodów, po stronie wydatków zmiany dotyczą działu 010, zwiększenie o 589 zł 92 grosze, to jest zwrot części podatku akcyzowego, to jest po stronie dochodów i po stronie wydatków. Dział 750, zwiększenie o 3585, czyli na nadanie numeru PESEL oraz wykonanie fotografii. Dział 754, zwiększenie o kwotę 126 tysięcy w związku z wypłatą świadczeń pieniężnych dla polskich gospodarzy. Dział 801, zwiększenie o kwotę 91 468 zł w związku ze złożonym wnioskiem spółdzielni oraz ze wsparciem w realizacji dodatkowych zadań oświatowych. Dział 852, zwiększenie o kwotę 38 453 zł. Zwiększenie dotyczące dofinansowania i stworzenia mieszkań chronionych oraz kwoty otrzymanych darowizn na pomoc uchodźcom, wypłatę pomocy w zakresie dożywienia dla dzieci i młodzieży w ramach pomocy Ukrainie oraz przesunięcia między paragrafami na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Dział 854, zmniejszenie o kwotę 3948 zł w związku z przesunięciem między działami w celu zapewnienia 20% wkładu własnego do zadania związanego z mieszkaniem chronionym. Dział 855, zwiększenie o kwotę 31 888 zł w ramach przesunięcia pomiędzy działami na podstawie wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o dokonanie zmian w planie po stronie wydatków oraz wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy. I to dziękuję pani skarbnik za bardzo szerokie przedstawienie zmian, jakie będą dotyczyły na tym etapie w naszym mieście. Czy ktoś z państwa miałby jakieś pytania? Bardzo proszę, pan radny Bachanowicz. Ja mam prośbę pani skarbnik, żeby pani podała jeszcze raz kwotę, jaką się zwiększa dochody budżetu miasta. 288 035 zł. Na komisji przedstawiałam, że będzie dodatkowa, bo wpłynęły dwie decyzje. Decyzja odnośnie podatku tego akcyzowego i z Ministerstwa Oświaty kwota 1468 zł na dofinansowanie zadań oświatowych w przedszkolu.
To jest ta różnica. I rozumiem, że z tego powodu się różnią te kwoty później, tak? Tak, 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 tak. Dziękuję. Dobrze. Pan radny Ukianowicz. Ja mam pytanie dotyczące 90 tysięcy. Pytanie dotyczące 90 tysięcy na dofinansowanie spółdzielni, tradycja. Dlaczego to jest 90 tysięcy, a nie inna kwota na przykład? Tam było tłumaczone na komisji, że na 10 miesięcy. Dlaczego akurat na 10, a nie do końca roku szkolnego? Bo będzie przecież początek roku szkolnego, wtedy można by było decydować, co dalej z tym robić. To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, tu jest zwiększenie o 90 tysięcy, ale skąd my te pieniądze weźmiemy? Czy one są faktycznie, czy my na razie je wpisujemy, tak jak ja zrozumiałem na komisji, że my je wpisujemy po dochodach, licząc, że one będą, ale stuprocentowej pewności nie mamy, że te 90 będzie. Te 90 tysięcy zostało oszacowane w związku z opłatami, które wnosi gmina miejska, gmina wiejska, Górowy Ławeckie. Oni są obciążani za pobyt dzieci gminnych w naszym przedszkolu notami. I po przeliczeniu ta będzie większa kwota niż 300 tysięcy. Bo miesięcznie obciążam ich mniej więcej 37 tysięcy za dzieciaczki. No ale to o ile będzie więcej? Akurat to te 90? Będzie około 395 tysięcy, myślę tak, że będzie. Do tego jeszcze przychodzą dzieci z Bartoszyc, bodajże jest dwójka. Także po dochodach. To wszystko na zasadzie przypuszczeń się odbywa. To będzie. 37 tysięcy wpływa co miesiąc. Jak przemnożymy razy 12, to będzie akurat taka kwota, że wystarczy. Dlaczego na 10 miesięcy? Ja myślę, że zasugerowałam się po prostu rokiem, że tak powiem, budżetowym, tak? Pomnożyłam razy 10 i zabezpieczyłam te środki. Dobrze, dziękuję. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze miałby uwagi do zmian w budżecie miasta na tym etapie? Jeszcze raz pan radny Ukianowicz. Jeszcze na temat spółdzielni. Tradycja, bo no dofinansowujemy. Wcześniej jak powstawała ta spółdzielnia, miało być pięknie, były zdjęcia, były nagrania w telewizji, miało to wszystko działać, spinać się. Natomiast teraz się okazuje, że brakuje. Czy nie powinniśmy się zastanowić może nad, no wiem, że teraz w środku roku szkolnego może to nie ma sensu, ale nad zmianą polegającą na wybraniu, powiedzmy, ogłoszeniu przetargu i nad wybraniem jakiejś firmy na przykład. Może to by było taniej. Jak mogę odpowiedzieć, to tak, to trochę pan radny wprowadza w błąd określeniem dofinansowaniem. Rozmawiamy na temat opłaty za przygotowanie posiłków, której myśmy do tej pory nie ponosili. To także pan radny jakby pilnował jakby precyzyjności swoich słów, bo dofinansowanie to jest nieprawda. To jest nieprawda. Ja chcę przypomnieć, że rozmawiamy, panie, do ile pamiętam, że będziemy płacili 3 zł za przygotowanie. 4 zł za przygotowanie całodziennego posiłku w przedszkolu, bo tych opłat nie mogą ponosić rodzice. Do tej pory myśmy tak naprawdę korzystali z uprzejmości spółdzielni, która robiła to za darmo. Ja przypomnę, że spółdzielnia płaci nam zarówno czynsz, jak i podatki, jak i opłaty za wszystkie media, nie? A myśmy nie płacili spółdzielni ani grosza za przygotowanie posiłków w przedszkolu. I przypuszczam, że udałoby się utrzymać taką sytuację. Ta ironia pana radnego na początku tego, że tak ładnie miało być. Miało być ładnie, ale gaz podrożał, nie pamiętam, 3-krotnie, prąd 5-krotnie, tak? Ja to tu rzucam, ale naprawdę bardzo dużo. Do tego podniosły się płace minimalne, a tam pracuje 6 osób. Więc nie da się inaczej już. Ja chcę przypomnieć, że tak jak my rozmawiamy o 4 zł za przygotowanie całodziennego wyżywienia w Bartoszycach, Urząd Miasta płaci firmie cateringowej, która przywozi posiłki do przedszkola, 12 zł, Andrzej? 11 zł za przygotowanie, oprócz tego, co rodzice płacą, tak? Rodzice płacą ileś złotych za wkład do kotła, a 11 zł burmistrz płaci za przygotowanie posiłków, a my tu rozmawiamy o 4, a dotychczas mieliśmy za darmo. Więc to musi wybrzmieć jakby jasno, że dotychczas przez cały rok myśmy mieli przygotowane posiłki dla dzieci w przedszkolu za darmo przez spółdzielnię. Ja jakby nie gryzło mi to specjalnie, bo ta spółdzielnia jest w połowie własnością miasta. Ale w tej chwili jakby stoimy nad prostym pytaniem, czy zamknąć tą spółdzielnię i tyle, czy zacząć jej normalnie płacić. Możemy ją zamknąć i tak jak na komisjach radnym też wyjaśniałem, tu nie ma miejsca na tak naprawdę na przetarg, bo to chcecie, żeby przywoziły ktoś z cateringu z Bartoszyc przywoził jedzenie do Górowa, bo tak, to się skończyło. A jeżeli mamy podmiot
takim, jakim jest spółdzielnia. To jest podmiot, powiedzmy, pracy chronionej w cudzysłowie. Ekonomia społeczna to tak naprawdę mamy zatrudnionych ludzi stąd, posiłki przygotowywane tutaj. Ja w sprawozdaniu, być może gdzieś tam to mi umknęło, nasza spółdzielnia była pokazywana jako przykład najlepszych rozwiązań w województwie ostatnio na konferencji w Olsztynie, bo faktycznie działa. Natomiast nie da się nie płacić i mieć. No. A tutaj znowu, żeby jasno zabrzmiało, nie mówimy o dofinansowaniu, mówimy o uczciwym płaceniu za wykonywaną pracę i w przeciwieństwie do większości samorządów, bo w pobliskich samorządach potrafią płacić 20 zł za przygotowanie posiłków, plus to, co rodzice płacą, nie? A my rozmawiamy o 4, więc myślę sobie, że dalej jesteśmy niesamowicie gospodarni. Ja przypomnę, że na tym rozwiązaniu, które w tej chwili funkcjonowało jako miasto, zarobiliśmy, pani, 400 tysięcy. Myśmy liczyli, ile zaoszczędziliśmy na tym, że jest spółdzielnia. Tak, bo sama utrzymanie stołówki jako przedszkolu kosztowało nas około 400 tysięcy. Jak pytacie, skąd mamy wkłady własne do projektów, to stąd, z tego typu rozwiązań, nie? A w tej chwili mówimy, żeby dołożyć jakby z naszego budżetu do przygotowywania tych posiłków 90 tysięcy w skali roku, powiedzmy mniej więcej, to i tak jesteśmy do przodu. Więc jakby myślę sobie, że tak to powinno wyglądać, nie? I też to jest kwestia wymagań, które chcemy mieć odnośnie przygotowywanych posiłków w przedszkolu. Tu jesteśmy w kontakcie z panią dyrektor i będziemy te wnioski, które mieliśmy na komisjach, jeśli chodzi o pewne rozwiązania, procedowali dalej, no ale nie da się wymagać nie wiadomo czego i jeszcze, żeby było za darmo. No to w składzie, no, cuda, ale nie aż takie. Korzystając z okazji, mamy tutaj panią dyrektor przedszkola. Pani dyrektor, bardzo proszę, też może kilka słów, bo pani jest tutaj na pierwszej linii w karmieniu naszych dzieci. Jak to wygląda, jak pani ocenia smakowość, ilość, jak to wszystko wygląda? Witam państwa. To, co pan burmistrz już powiedział. Nie znam placówki, która ma taki komfort, że posiłki wjeżdżają świeżo przygotowane na górę i dzieci dostają wszystko świeże i ciepłe. Jeśli wchodziłby w rachubę jakiś przetarg, trzeba się liczyć z tym, że niestety no już tak dobrego jedzenia i w takiej formie mieć nie będziemy, bo dla nas tak naprawdę, no oczywiście oszczędności, ale dla nas się nic nie zmieniło. My jak mieliśmy swoją kuchnię, która nas bardzo dużo kosztowała, posiłki były na czas, świeże. I tak samo mamy teraz. Nie ma żadnego problemu na przykład z tym, jeśli coś zostanie źle policzone, na przykład za mało kanapek czy coś, dzwonimy na dół, że powiedzmy brakuje dla jednego dziecka kanapek i my te kanapki mamy przysłane na górę. Takiego komfortu jak w tym momencie na pewno nie będzie. A posiłki, proszę państwa, jeśli chodzi o tą cenę, którą mamy, wydaje mi się, że są naprawdę bardzo dobre. Nie możemy też wymagać za taką stawkę, która istnieje już od 3 lat, gdzie chleb chyba podrożał, nie wiem, ze 3 razy od tego czasu, żeby były nie wiadomo jakie frykasy. Naprawdę dzieci są bardzo dobrze żywione, wszystko jest zgodne z normami i ja prawdę mówiąc nie mam zastrzeżeń absolutnie do tego, a mówię, jeśli to się zmieni, no to się zmieni na pewno na dużą skalę, bo gotowanie na miejscu to jest dla nas po prostu naprawdę niesamowita rzecz. No to tyle. Chyba są jeszcze jakieś pytania. Bardzo proszę, pan radny Szlejer. Mam takie pytanie, czy wzrosną opłaty dla rodziców, powiedzmy w przyszłości, czy są planowane, jak wzrosną to ile, o złotówkę, dwa? To znaczy, no jeśli chodzi o mnie, to wydaje mi się, że to po prostu co jakiś czas są robione kosztorysy i po prostu jeśli się okaże, że naprawdę już jest niewydolna ta stawka żywieniowa, trzeba będzie pomyśleć. Ale na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, spółdzielnia się po prostu w tym wszystkim mieści. Czyli rozumiesz, że to wystarczy, tak? Jeżeli dofinansujemy. Jak mogę odpowiedzieć jakby dodatkowo, tak? To przegadaliśmy i z panią dyrektor wcześniej i gdzieś tam na komisji, bo to trzeba jakby rozdzielić, tak? Opłata za przygotowanie, tak? Bo dotychczas jak była kuchnia nasza, myśmy mieli tam zatrudnione 2 kucharki, płaciliśmy za prąd, płaciliśmy ich etaty i tak dalej, i tak dalej. I to był nasz koszt, a 9 zł, które płacą rodzice, to jest od zawsze koszt za wkład do kotła, czyli za zakupy materiałów do przygotowania, nie?
I jakby plan jest taki, że w przyszłym roku po prostu siądziemy z Radą Rodziców, bo to jest ich decyzja, tak? My jako samorząd zabezpieczyć musimy to, żeby było jak ugotować i gdzie i żeby to jakby normy spełniało wszystkie, nie? Natomiast to trochę moim zdaniem od decyzji rodziców zależy, w jakiej jakości produkty będą kupowane na wejście. Krótka piłka, tak? Czy to będzie danonek, czy to będzie gratka, nie? Czy to będą chrupki, czy to będą pieczone ciasta drożdżowe. I krótko mówiąc, taka rozmowa nas czeka z rodzicami, jeżeli rodzice jakby, ja myślę, że każdy rozumie, że wszystko podrożało, podejmą decyzję, że chcą płacić więcej i mieć jakby lepsze produkty zakupione, no to tak będzie. A jeżeli uznają, że chcą zatrzymać na tych 9 zł, no to tutaj się jakby ekonomii nie oszuka, tak? No to myślę, że w ten sposób. Dziękuję bardzo. Pan radny Narkiewicz jeszcze. Ja chciałbym jeszcze tutaj podnieść tą sprawę tego dofinansowania, tego wkładu, bo teraz damy 90. Myślę, że warunki nasze się nie zmienią i za rok będzie jeszcze drożej. Będziemy dyskutować, żeby dołożyć jeszcze więcej. A tutaj muszę poprzeć stanowisko pana burmistrza, że żaden catering nie wchodzi w grę, jeśli chodzi o karmienie przedszkolaków. Ale z drugiej strony jestem po rozmowach z kilkoma przedsiębiorcami naszymi tu miejskimi i oni byliby zainteresowani karmieniem dzieci. Więc myślę, że może warto by się zastanowić nad ogłoszeniem przetargu na same karmienie dzieci w przedszkolu. Ale ja myślę, że pan radny musi zrozumieć, że tu będziemy mieli do czynienia właśnie z cateringiem. Po prostu, tak? Natomiast jak patrzymy na ceny, które są w ramach przetargów czy zapytań w innych samorządach, to to jest od 12 zł do 20. Więc taniej się nie da, nie? A jedyna opcja dla mnie, bo ja przypominam, spółdzielnia jest nasza, tak? Państwo, miasto są właścicielami 50% udziałów. Więc mamy decydujący głos. I jedyną opcją, inną na żywienie naszych dzieci, to jest odtworzenie kuchni samorządowej, co będzie nas kosztowało około 400 tysięcy złotych rocznie, tak jak liczyliśmy na komisjach, tak? Wspólnie. I tyle. To jest jakby ten wybór. Ale ja to tak tyle. Widziałem, że pani Ewa chciała się coś. Pani Ewa Antuchów, bardzo proszę, radna. Ja jeśli mogę dwa słowa. No myśmy rzeczywiście burzliwie tutaj dyskutowali na Komisji Oświaty i to, co tu mówią panowie radni, żeby ogłosić przetarg. Ja osobiście boję się tego, że nasi lokalni przedsiębiorcy, bo o nich pewnie była mowa, jakby nie spełnią, nie dadzą takiej stawki, żeby ten przetarg wygrać. I boję się tego, że tu zrezygnujemy z tego, co mamy, a wejdzie nam jakaś zewnętrzna firma, która będzie te posiłki przygotowywała gotowe, tak jak jest to w większości samorządów. I no, obserwujemy tutaj nasze sąsiednie Bartoszyce, gdzie są ciągłe wojny rodziców, no bo rodzice nie są zadowoleni z tego, że akurat w takiej formie dzieciaki dostają te posiłki. Ja bym miała tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Tu zgłasza się pani dyrektor przedszkola jeszcze, pani Jolanta Wirbo, bardzo proszę. No pan burmistrz jeszcze w sumie chyba zapomniał o tym, że przed tą spółdzielnią to my w ogóle robiliśmy takie rozeznanie, więc żadna z naszych lokalnych firm nie spełniała warunków do tego, żeby przewozić te posiłki. Dlatego, że to po prostu sanepid ma swoje wymagania, trzeba mieć odpowiednie pojemniki, samochody i tak dalej. Więc my takie rozeznanie robiliśmy i nikt się nie podjął tego, bo ta stołówka to przecież jest no, taka rzecz, która nas obciążała przez lata. Więc rozeznania były robione i tak jak powtarzam, nikt nie spełniał tych wymagań, które by po prostu potrzebne były do przewożenia i przygotowywania posiłków. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Słuchajcie, jakby ta dyskusja była merytoryczna na koniec. Myśmy mieli taki kłopot parę lat temu. Już nie pamiętam, który to był rok, 17 czy któryś? 17. W 17 roku Ośrodek Pomocy Społecznej ogłosił przetarg na żywienie osób tam z dofinansowaniem i tak dalej. Moi drodzy, ten przetarg został unieważniony, natomiast najbardziej korzystną ofertę złożyła firma cateringowa z Łodzi. I koniec. Byli znacznie tańsi od kogokolwiek stąd. Ta firma karmiła szpital, ta firma karmiła Bartoszyce i ta firma karmiła wtedy gminę, szkoły gminne. I tak naprawdę ta sama firma interesowała się kolejnym przetargiem ogłoszonym przez nasz Ośrodek Pomocy Społecznej, ponieważ przychodziły do pani Agnieszki zapytania, jedynym
powodem, dla którego nie karmi firma cateringowa, która wozi w plastikach, jest to, że mogliśmy zawrzeć w zamówieniu publicznym zgodną z prawem klauzulę o ekonomii społecznej. Tego nie zrobiła gmina wiejska i na gminie wiejskiej nie ma żadnej lokalnej stołówki, a karmi gminę chyba Abucewicz, tak? Z Bartoszyc. No, karmią różne firmy ze świata. Tam nie ma żadnej firmy lokalnej, która obsługuje. Jeżeli państwo chcą, żeby doprowadzić do takiej sytuacji, no to wtedy robimy wolny rynek, bo nie ma możliwości ogłoszenia przetargu, w którym się powie, że ma wygrać przedsiębiorca z Górowa. No nie da rady. Nie da rady. A korporacja z Łodzi, która ma ileś stołówek, ileś kuchni w okolicy, zawsze to wygra, bo będzie tańsza, bo będzie przygotowała 20 tysięcy posiłków dziennie i po prostu, tylko że wtedy jest kłopot, taki jak jest w innych samorządach, gdzie dopuszczono do tego. Po to ustawodawca stworzył możliwość tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, którą wspólnie z Wysoką Radą utworzyliśmy, żeby można było dla lokalnej społeczności, wspierając lokalny rynek pracy, no, zachowywać jakby zamówienia lokalne tutaj. Więc jakby to trzeba zrozumieć. To już chyba ostatnie pytanie będzie, jeszcze będzie dobrze. I kończymy temat, bo przegadaliśmy już to wszystko. Pan radny Narkiewicz, bardzo proszę. No, ekonomia społeczna, ekonomia mi się kojarzy z czymś pozytywnym, a we wniosku składanym przez spółdzielnię była motywowana ten wniosek utrzymywaniem płynności finansowej, więc jaką mamy pewność, że za rok znowu taki wniosek nie wpłynie i znowu będzie trzeba utrzymać. Ja to rozumiem jako utrzymywanie tej płynności, tak, przez ten podniesienie kosztów, współfinansowanie, my utrzymujemy płynność, czy jakoby istnienie tej spółdzielni. Czy za rok znowu nie spotkamy się z samym problemem? Dziękuję. Panie radny, to jest pytanie, które należy skierować nie do mnie, nawet nie do prezesa spółdzielni, który do dzisiaj pracuje społecznie, przypomnę, tak? Bo trzeba dziewczynom pensję wypłacić. A to jest pytanie tak naprawdę do premiera Rzeczpospolitej, do rządu, czy nie podniesie płacy minimalnej na przykład, tak? Czy Władimirowicza, czy przypadkiem nie podniesie cen, no teraz już nawet gazu nie sprzedaje, więc to zdrożeje. Więc jakby nie da się, bo jeżeli mówimy o wzroście kosztów pracy, energii, no to one sobie wzrastają. I czy pan radny, czy ja, czy ktokolwiek ma możliwość wpłynięcia na to, żeby cena prądu była tańsza? Nie. A jeżeli mamy przygotowywać, gotować, to słuchajcie, naprawdę. Jakby to ująć tak? Dzięki temu, że spółdzielnia jest naszą własnością miejską, mamy możliwość rozmowy z nimi, żeby na zamówieniach dla miasta oni nie zarabiali, tak? Bo tu nie ma żadnego biznesu w przygotowaniu posiłków za 3 czy tam 4 złote. Jeżeli gdzie indziej one kosztują 12 czy 20. To jest absolutnie po kosztach i dzięki temu, że to jest nasza instytucja. A jak podrożeje prąd, podrożeje płaca minimalna, to być może będzie dokładnie to, o czym pan radny mówi, że trzeba będzie porozmawiać, żeby było drożej, albo kogoś zwolnić. To już jak Wysoka Rada zdecyduje. Pan radny Bechanowicz i kończymy już temat, bo już padło dużo słów i musimy dalej przechodzić. Bardzo proszę. Dobrze, ja mam tylko takie pytanie, żeby się upewnić, czy to współdofinansowanie ma dotyczyć tylko dzieci przedszkolnych, czy wszystkie obiady wyjeżdżające z Ja po raz kolejny chcę sprostować, że to nie jest współfinansowanie. Po Panie prostu burmistrzu, tak jest mówiąc, napisane we wniosku, dlatego no, takiego określenia używam. No, spółdzielnie jest od gotowania obiadów, a nie od pisania wniosków. My chcemy spółdzielni w końcu zapłacić, a nie pasożytować, bo generalnie, mówiąc kolokwialnie, przez rok jako samorząd za darmo mieliśmy świadczoną usługę. No. A czyli nie dofinansowujemy, chcemy zapłacić. Ja bardzo tylko bym chciał odpowiedź na moje pytanie, no. Czy to dotyczy dzieci przedszkolnych tylko, tak, czy tak. Wszystkie? Nie, znowu, chcemy zapłacić za przygotowanie posiłków dla dzieci przedszkolnych. Drugie zamówienie, które realizowane jest przez spółdzielnię w ramach przetargu zorganizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej, tam jest kwota, która wynika z przetargu i koniec. I koniec. I tam jest płacone od posiłku ileś tam złotych, tak? Natomiast spółdzielnia także żywi nasze dzieci w gimnazjum i tam jest zupełnie normalnie, tam gdzie są dzieci płacone przez MOPS, to w ramach przetargu, a tam gdzie ludzie sami kupują obiady, to sami kupują obiady.
tylko i wyłącznie tu rozmawiamy o sfinansowaniu przygotowywania posiłków dla dzieci w przedszkolu. Bardzo proszę, ale to już naprawdę dwa pytania, bo już padło dużo słów. Myślę, że tutaj temat jest już przegadany. Bardzo proszę, pan radny Narkiewicz i pan radny Łukianowicz. Jeżeli jesteśmy 50% udziałowcem w tym przedsięwzięciu, to wydaje mi się, że celem takiego przedsięwzięcia jest to, żebyśmy z tego mieli jakieś profity, a jeżeli jest to nierentowne i się nam nie spina, za rok będzie jeszcze gorzej, to takie nierentowne przedsięwzięcia się raczej zamyka, a nie dofinansowuje, bo to tylko generuje kolejne koszty. Dziękuję. Już? To słuchaj, na koniec. Ja jestem człowiekiem cierpliwym. Słuchajcie, 15 lat pracy w szkole powoduje, że uważam, że powtarzanie jest królową nauki. Panie radny Narkiewicz, jak powiedziałem już trzykrotnie na komisjach i dzisiaj już też powiedziałem, myśmy jako samorząd na tym, że mamy spółdzielnię, zarobili 400 tysięcy. Po prostu. I nawet jak teraz będziemy płacili te 90 tysięcy, to dalej zarobimy kilkaset tysięcy jako samorząd. Więc ja nie widzę, gdzie tu nie ma biznesu dla nas. Biznesu dla spółdzielni nie ma. Dla samorządu jest kilkuset tysięczny. Pan radny Łukianowicz i już kończymy to zagadnienie, przechodzimy do przegłosowania. Ja tylko podsumowując, zgodziłbym się z panem burmistrzem na początku, pan burmistrz tam się wypowiadał, że to decydują właściwie rodzice i ja, moje pytania zmierzają do tego, żeby po prostu na początku roku szkolnego, wiadomo już wcześniej, pewnie w sierpniu, robić jakieś spotkanie. Jeżeli rodzice uważają, tak jak pani dyrektor powiedziała, że te obiady są dobre, wszystko jest w porządku, nie ma żadnych problemów z tą spółdzielnią, nie ma żadnych problemów z tymi obiadami, wszyscy są zadowoleni, no to ja też nie widzę problemu, żeby ta spółdzielnia dalej te obiady robiła. Ale no moje pytania zmierzały do tego, żeby po prostu wywołać jakąś dyskusję, zastanowić się, bo może są jakieś inne możliwości. Jeżeli się okaże na początku roku szkolnego, że nie, że tak jak pan burmistrz mówi, najlepiej wyjdziemy na współpracy ze spółdzielnią, to ja nie widzę żadnych przeszkód. Tak? I dzisiaj też będę głosował oczywiście za, no bo trzeba to dofinansować, faktycznie te koszty poszły w górę, tylko próbuję jakby wywiązać rozmowę, żeby na początku roku szkolnego przedyskutować tą sprawę, tak? Jeżeli się okaże, że faktycznie najlepiej na tym wychodzimy, na współpracy ze spółdzielnią, także ja nie widzę wtedy żadnego problemu. Tylko chciałbym, żebyśmy o tym dyskutowali, żeby to nie było na zasadzie, że my musimy, bo nie ma innego wyjścia, bo to jest najlepsze rozwiązanie, bo dzisiaj nam się sugeruje, a może dobrze się no, mówi, no ja nie mówię, że to coś źle tu tam się przedstawia, ale tak jakby odnoszę wrażenie, że ja nie mam jakby innego wyjścia, tylko muszę zagłosować za, bo to jest najlepsze dla nie wiem, rodziców, dla dzieci. Może i jest, ale tego nie wiemy. I prosiłbym, żeby na początku roku szkolnego jeszcze dyskusję podnieść na temat tych obiadów. Jeżeli rodzice, tak jak powiedziałem, zadecydują, że jest dobrze, ja nie widzę problemu, żeby dofinansowywać, tylko też, jak tu Rafał wspomniał, czy może pan Szlejer, że ciekawi, ile będziemy jeszcze dokładać, bo teraz jest 90, za chwilę może będzie 150, no ale to pewnie też nie jesteśmy, wiadomo, nie możemy teraz ocenić, bo wiadomo, no rosną te koszty, może i tak będzie. Dobrze, ale teraz dziękuję. Już naprawdę ostatnie słowo dla kobiety i zamykamy temat. Jesteśmy cały czas w zmianach do budżetu miasta, a tutaj zdominowała właśnie to dofinansowanie. Bardzo proszę, pani Ewa. To znaczy, bo ja bym chciała się tylko króciutko odnieść do słów kolegi przedmówcy. Słuchaliśmy tutaj pani dyrektor, tak? Mówię o opiniach rodziców i no nie wiem, ja zrozumiałam, że rodzice są zadowoleni z tego, że te posiłki są właśnie w przedszkolu, że są przygotowywane na miejscu, wjeżdżają sobie na górę świeże. Tak ja to odebrałam, ale no oczywiście nie ma problemu, można jeszcze konsultować to z rodzicami. Ale ja to tak odebrałam, a jeszcze jedno, kwota, którą, bo tutaj też nie wiem, czy... Bo to nie wybrzmiało, tak? Kwota, którą płacą rodzice za posiłek, to jest zupełnie inna kwota niż posiłki przygotowywane dla innych placówek, które korzystają z tej spółdzielni, tak? Oni płacą zupełnie inną cenę za te obiady i im te obiady są naprawdę podwyższane w ciągu istnienia spółdzielni, z tego co wiem, to chyba 3 razy były podwyższane obiady dla osób, które korzystają z miasta, osób także, to tak jak powiem, prywatnych, czy tam nie wiem, innych podmiotów. To, no jest to jakby ekonomiczne dla miasta, oszczędzamy na tym i warto podtrzymać, no też są te etaty, które pracują tam, dziewczyny są zadowolone i no nie wiem, ja osobiście nie widzę problemu, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Zamykam dyskusję nad tym tematem. Dużo rozmawialiśmy. Przedstawiła zmiany tutaj pani nasza skarbnik. Jesteśmy cały czas w temacie dokonania zmian budżetu miasta i tutaj ten element dofinansowania spółdzielni w kwestii przygotowania posiłków dla przedszkola rozmawialiśmy. Padło dużo słów. Tutaj również chcę podkreślić to, co podkreślał pan burmistrz, że gdybyśmy mieli tą stołówkę jako samorządową, tam były zatrudnione przez kobiety, to wszystko to kosztowało pieniądze. A w tej chwili tych kosztów nie ma. Dobrze, w związku z powyższym przechodzimy do głosowania nad uchwałą dotyczącą zmian w budżecie miasta w wersji przygotowanej, przedstawionej przez panią skarbnik i tutaj również jest dofinansowanie tej spółdzielni. Kto z pań i panów jest za przyjęciem tej uchwały, zechce zagłosować. Czekamy jeszcze na pana Czesława. Dobrze, mamy już wyniki głosowania. W głosowaniu wzięło udział 14 radnych, 13 radnych było za podjęciem uchwały, jeden radny się wstrzymał. Informuję, że uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy teraz do kolejnej naszej części naszej dzisiejszej sesji. Witam panią kierownik, panią Agnieszkę Gorzycką, która jest tutaj autorem kolejnych naszych dwóch uchwał. Pierwsza uchwała jest to uchwała dotycząca utworzenia ośrodka wsparcia dziennego Senior Plus na terenie gminy miejskiej Górowo. I bardzo proszę pani kierownik o kilka informacji przybliżających, korzystając właśnie z telewizji, żeby to wybrzmiało, nad czym to będzie polegało i o co w tym wszystkim chodzi. Witam państwa bardzo serdecznie. Z dużej inicjatywy pana burmistrza została podjęta decyzja, aby ubiegać się o dofinansowanie do utworzenia klubu Senior Plus. Inicjatywa wyszła od samych seniorów, ponieważ zarówno jak i do pana burmistrza, jak i do mnie zgłaszały się osoby po 60 roku życia, które chciałyby bardziej aktywnie uczestniczyć, rozwijać swoje pasje, rozwijać się. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z programu wieloletniego Senior Plus. Dostaliśmy 200 tysięcy dofinansowania. Klub będzie mieścił się przy ulicy Sikorskiego 19 w piwnicach, gdzie był realizowany projekt Powrót do pracy. Przewidywana jest tam liczba miejsc dla 15 osób. Aby ten klub mógł tam działać, potrzebny jest gruntowny remont i adaptacja pomieszczeń. Potrzebna jest również tam przebudowa kanalizacji, ponieważ jakaś jest tam wada, defekt, który powoduje, że te wszystkie fekalia wylewają się do środka. Więc większa część środków z wkładu własnego będzie właśnie przeznaczona na remont, gruntowny remont tej kanalizacji. Jeżeli chodzi o działalność, to będą odbywały się tam zajęcia ruchowe, zajęcia kulinarne, zajęcia rękodzielnicze, różnego rodzaju wydarzenia kulturalne. Będziemy też chcieli angażować seniorów w taką pomoc na rzecz lokalnego społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Myślę, że jest to bardzo cenna inicjatywa. Jest dofinansowanie, więc jak najbardziej, jeżeli jest społeczna potrzeba, jak najbardziej sądzę, że jest coś takiego potrzebne. Czy ktoś z państwa miałby pytania do pani dyrektor? Bardzo proszę, pan radny Ukianowicz. Nie wiem, bo może nie dosłyszałem, ile czasu będzie trwał ten projekt? Dostaliśmy dofinansowanie na utworzenie, tak? Więc ile czasu? Aha, czyli to jest nie ma jakby, to nie jest projekt, tylko to jest dofinansowanie na jakby utworzenie infrastruktury. Co roku gmina może ubiegać się o dodatkowe środki, to jest do 200 zł na jednego członka, żeby ten klub funkcjonował. Aha, dziękuję. Tak? Musimy dofinansować. Dofinansowanie, które ma ponieść gmina miejska,
to jest to 8 634 zł 25 groszy. 35,20%. Mamy dofinansować. Tak, bo założenie programu jest takie, że dostajemy jakby 80% wkładu własnego, ale ze względu na to, tak jak już wcześniej mówiłam, że tam wymaga gruntownego remontu ta kanalizacja, no oczywiście odnowienie, bo te wszystkie fekalia były wylewane też do środka, więc tam jest potrzebny też taki gruntowny remont, adaptacja tych pomieszczeń. I zgodnie z wyceną rzeczoznawcy taka kwota jest. Tak. Dobrze, pan radny Ukianowicz jest aktywny dzisiaj, bardzo proszę. A jaki będzie koszt tej działalności? To w zależności od osób pewnie, tak? Ile będzie w tym klubie? Czyli... Tak, 15 osób, przewidziane jest na 15 osób. I jaki koszt będzie miesięczny dla miasta tego? Czy roczny? Na chwilę obecną w tym roku nie mówimy o koszcie, bo do końca roku będzie trwała adaptacja, modernizacja wszystkich pomieszczeń, tak? A na przyszły rok nie wiemy jeszcze. Na przyszły rok nie wiemy, zobaczymy. 50% dofinansowania oczywiście do działalności takiego klubu daje państwo. Pani Grażyna Sawicz, która jeszcze się zgłasza. Pani Agnieszka, chciałam zapytać, że jeżeli może mikrofon. Więcej jak 15 osób, to wtedy? No, 15 osób będzie tak formalnie na decyzje administracyjne wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Jeżeli ktoś będzie chciał przyjść, uczestniczyć w zajęciach, oczywiście nic nie będziemy mieli przeciwko temu. Dziękuję bardzo. Myślę, że pani dyrektor przybliżyła nam bardzo istotę tego klubu Seniora Plus. Nasze miasto jest bardzo aktywne. Przypomnę, tutaj mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku. Tam również bardzo aktywnie nasze tutaj mieszkanki, szczególnie właśnie kobiety tam uczestniczą. Myślę, że kolejna inicjatywa to też pokaże, jak to się będzie sprawdzało w tym momencie, a przy okazji będzie możliwość wyremontowania gruntownie pomieszczenia, które w przyszłości będzie mogło być już też do czegoś innego wykorzystane pewnie. Tak jak sami seniorzy, którzy się zgłaszali, mówię zarówno do pana burmistrza, jak i do mnie, mówią, że oni chcą być po prostu bardziej aktywni. A zresztą pandemia, to zamknięcie, wojna też robi swoje, więc myślę, że aktywność zarówno ruchowa, jak i taka społeczna pozytywnie wpłynie na te osoby. Ja tylko dodam, że trzeba pamiętać, że każdy z nas kiedyś będzie seniorem, także... To też również każdy z nas, tak. Więc kwestia przygotowania gruntu. I również tutaj jest grono szczególnie męskie, więc tu też powinniśmy zasilić właśnie, bo panie dominują właśnie w tych formach i również aktywność męska jest wskazana. Ja pozwolę sobie odczytać uchwałę, która będzie powoływała ten klub seniora. Jest bardzo krótka, pozwólcie państwo. Jest to uchwała Rady Miasta Górowo-Woli Ławeckiej w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia dziennego klubu Senior Plus na terenie gminy miejskiej Górowo. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje. W celu wykonania zadań własnych gminy miejskie Górowo i Ławeckie w zakresie zapewnienia wsparcia seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty opiekuńczej, aktywizacyjnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej oraz prozdrowotnej tworzy się ośrodek wsparcia dziennego klubu Senior Plus z siedzibą w Górowie i Ławeckim przy ulicy Generała Sikorskiego 19. Ośrodek wsparcia, o którym mowa, działa w ramach struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Górowie. Uczestnictwo w klubie Senior Plus z siedzibą w Górowie jest nieodpłatne dla uczestników. Organizację wewnętrzną i zasady korzystania klubu Senior Plus określa regulamin organizacyjny, który będzie pewnie za jakiś czas utworzony. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Tak brzmi uchwała. Przechodzimy zatem do przegłosowania tego. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Informuję, że głosowało udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Korzystając tutaj z właśnie obecności pani kierownik Agnieszki Gorzyckiej, tutaj mamy kolejną uchwałę, która również tutaj będzie dotyczyła zagadnienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i dotyczyła będzie mieszkania chronionego, wspieranego.
I bardzo proszę również pani kierownik o przedstawienie tego tematu. Jest to nowe zagadnienie, które tworzy się w gminie naszej. Mieszkanie wspierane, chronione, wspierane, jeszcze jest treningowe, ale jest to zadaniem własnym gminy. Każda gmina w swoich zasobach komunalnych powinna mieć takie mieszkanie. I w związku z tym, że również na ulicy Sikorskiego 19, czyli tuż przy naszym ośrodku, zwolniło się mieszkanie, jest taka możliwość, żeby takie mieszkanie utworzyć. Został napisany wniosek i uzyskaliśmy dofinansowanie 19 742 zł na adaptację tego mieszkania. Mieszkanie jest w dobrym stanie, tylko wymaga jakby takich poprawek kosmetycznych, przebudowy drzwi w łazience, ponieważ są za wąskie. Mieszkanie jest przeznaczone dla dwóch osób niepełnosprawnych. Ideą takiego mieszkania jest to, aby wspierać takie osoby niepełnosprawne, uchronić je przed umieszczaniem w domu pomocy społecznej. Ponieważ pobyt w tym mieszkaniu będzie polegał na tym, że pod okiem trenera, terapeutów, takie osoby będą mogły odbywać takie zajęcia samoobsługowe, kulinarne, uczyć się funkcjonować w życiu codziennym. Pobyt w takim mieszkaniu oczywiście będzie też na jakiś określony czas. To będzie uzależnione od tego, w jakim stopniu dana osoba jest niepełnosprawna czy schorowana, ile po prostu będzie tego wymagała, treningu i wsparcia. Pobyt w takim mieszkaniu jest oczywiście odpłatny. Tutaj w tej uchwale też zostały przedstawione zasady ponoszenia odpłatności. Wcześniej była podejmowana uchwała odnośnie zasad odpłatności, więc cała ta tabelka procentowo, jak to wygląda, nie została zmieniona, tylko została ujęta tutaj w tej uchwale. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa miałby pytanie? Tradycyjnie pan Łukasz jest liderem dzisiaj, bardzo proszę. Ja mam takie pytanie, czy już osoby są jakieś wytypowane? Tak. Mamy jakąś listę, dużo tych osób jest chętnych, bo dwa miejsca rozumiem są, tak? Dwa miejsca, tylko tak jak mówię, że to jest na jakiś określony czas. Terapeuci, instruktorzy ocenią, czy taka osoba już może funkcjonować sama, czy nie. Listę oczywiście mamy, bo w mieście jest bardzo dużo osób niepełnosprawnych, też takich osób, które mieszkają z rodzicami. Wiadomo, że czas też płynie nieubłagalnie. Czasami może zdarzyć się tak, że te osoby po prostu będą wymagały pomocy innych, a dzięki takiemu mieszkaniu troszeczkę zobaczą, jak się żyje, tak? A jak będzie wybór, na jakich zasadach będzie? Kto będzie pierwszy, a kto czy jest... Kwestia zgłoszenia się, czy tak, to zasadzie, o tym, że... na zasadzie zgłaszanych wniosków, kolejności zgłaszanych wniosków. Dziękuję. I też umieszczenie w takim mieszkaniu wymaga wydania decyzji administracyjnej, podpisania z nami umowy. Tak. No to trzeba mieć jakieś orzeczenie, tak, o niepełnosprawności, ale jakiego stopnia, czy tu nie ma znaczenia? Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Dziękuję. Dziękuję. Bo to jest kolejne mieszkanie, które będzie powołane do życia w naszym mieście, bo jeszcze mamy pani kierownik, mieszkanie dla ofiar przemocy domowej. Dla ofiar przemocy w rodzinie. Jest to co innego, kiedy właśnie jest na przykład alkohol, jest agresja i w tym momencie trzeba odseparować tutaj te osoby zwaśnione, to takie mieszkanie również w naszym mieście jest. Funkcjonuje, ale tak. To jest obok tego, które jest w tej chwili powoływane. Tak. Czyli rozumiem, że zagadnienie tutaj jest przybliżone. Chcę powiedzieć również, że te tematy były omawiane na naszych komisjach. W tej chwili przechodzimy do przegłosowania tej uchwały w sprawie utworzenia mieszkania chronionego, wspieranego oraz zasad określania ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym, wspieranym. Kto z pań i panów radnych jest za podjęciem takiej uchwały, zechce zagłosować. Dziękuję bardzo. Mamy już wyniki głosowania. W głosowaniu wzięło udział 13 radnych. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Dziękuję bardzo. W tej chwili proszę przystępować niezwłocznie do remontu, adaptacji tych pomieszczeń, aby można było je w sposób właściwy wykorzystywać. Tym sposobem, Szanowni Państwo, jesteśmy w sprawach różnych. Czy są sprawy różne? Bardzo proszę. Pani Ewa Antochów. Ja mam dwa pytania.
Jest pan Edward, widzę. Chciałabym zapytać, kiedy zostanie na naszym stawie uruchomiona z powrotem fontanna nasza piękna? I nie pamiętam, jakby pan mi przypomniał o tężniach, bo rozmawialiśmy na komisji, ale zapomniałam, od kiedy mają ruszyć. Tak, już odpowiadam na pytania, więc tak, jest zlecone, fontanna zlecona dla Zakładu Usług chyba Elektrycznych, tak to się nazywa, w Bartoszycach. Natomiast tężnia jest w tej chwili w przygotowaniu, czekamy na strażaków, kiedy wypompują po prostu te pozostałości. Mamy przygotowany już roztwór i na dniach po prostu będzie to uruchomione. I jedna, i druga sprawa. Okej, dziękuję. Jeszcze jedno mam pytanie. Jakiś czas temu rozmawialiśmy, bo tam też toczą się prace przy szkole podstawowej, tam na ulicy Szkolnej. I kiedyś był taki temat, żeby zlikwidować ten żywopłot i w jakiś inny fajny sposób zaadaptować to podwórko dookoła, żeby dzieci mogły korzystać. Nawet był tam pomysł jakiegoś tartan, tak się to nazywa. Tak, tak. I tam jakieś od razu wkomponować w to jakby jakieś klasy, nie klasy, żeby dzieci mogły sobie ten czas spędzać. I tam nawet pieniążki żeśmy mieli jakby w zamyśle, tak? Czy to dalej jest brane pod uwagę, czy jakby ten pomysł już umarł? Dziękuję. To jest na dzień dzisiejszy konsultowane z panem dyrektorem szkoły, który no ma jakby podjąć decyzję. Wiadomą rzeczą jest, że tartan jest naprawdę drogi. Ja na dzień dzisiejszy nie odpowiem państwu, ile za metr, ale naprawdę z podbudowami to jest no, droga inwestycja, ale był tylko zamysł. Oczywiście nie były przeznaczone żadne pieniążki na to. Nie mamy ich jakby zapisanych w budżecie, bo to zależy od wielkości, prawda? Od powierzchni, jaka by miała być przede wszystkim. Był taki pomysł, żeby częściowo zlikwidować, posadzić jakieś piękne drzewka, postawić parę ławeczek, prawda? No ale na dzień dzisiejszy, to mówię, konsultacje trwają z nauczycielami, prawda? Pan dyrektor ma się wypowiedzieć w tej sprawie i wtedy dopiero no, można będzie dla państwa przedstawić, gdy będzie już pomysł i wiadomo będzie, o jakie mniej więcej pieniądze chodzi. To jak powiedziałem przykładowo o tej sali gimnastycznej. Nikt się nie spodziewał, że to jest aż taka kwota. No dzisiaj widzimy, że to no, naprawdę są już poważne pieniążki, więc dlatego mówię, jest pomysł, natomiast z realizacją poczekamy, co to ma być. Dziękuję bardzo. Pan radny Narkiewicz. Ja mam pytanie do fontanny, bo jakiś czas temu, kiedy ona została zamontowana, było powiedziane, że to jakiś tajemniczy sponsor i miało być to potem ogłoszone, a do tej pory chyba nie wiemy, kto był sponsorem tej fontanny, jeśli można, panie burmistrzu. Ja mam takie pytanie, ukrywam, że pogoda nam sprzyja. Mieszkańcy ulicy Lizbarskiej pytają się, kiedy zacznie się łatanie tych dziur, szczególnie od strony olsztyńskiej. No, szanowni państwo, łatamy cały czas, jak widzicie. Są drogi, gdzie korzysta naprawdę dużo mieszkańców. Choćby bodajże wczoraj też Sikorskiego była też poprawiana cały czas. Oprócz tego chciałem powiedzieć, że kilku dni tak naprawdę mamy, że tak powiem, można by powiedzieć, cały zespół ludzi, bo przez kilka ładnych dni było dwie osoby. Dwie osoby, które pracowały, powiedzmy, tutaj na robotach, nazwijmy to, publicznych. Więc no, taką ilością ludzi niestety no, nie da się zbyt wiele zrobić. Po prostu tylko awaryjnie, prawda, niektóre rzeczy zostały robione. Dzisiaj, no mówię, mamy w granicach 10 osób, bo było dwoje, no 10 osób, tak? Więc już możemy mówić tutaj o jakichś tak szerszych, prawda, zakresach robót. No myślę, że każdy z państwa widzi te osoby, jest miasto zamiatane, sprzątane przede wszystkim, prawda, a zaraz zacznie się koszenie, więc pójdzie 4 osoby na kosy, no bo tyle, prawda, potrzeba. Więc no już z takim zespołem można naprawdę trochę zrobić, trochę zdziałać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja bym prosił o sprecyzowanie mojej odpowiedzi. No od ulicy powiedzmy Olsztyńskiej, no myślę, że w najbliższym czasie. W najbliższym czasie zostaną po prostu podjęte prace. Też prawda. I myślę tu o profesjonalnym tym łataniu, co rozmawialiśmy, tak? Nie. To będzie nadal masą na zimno łatane. Mówimy nie o wynajęciu firmy, bo to znowuż zeszłoby nam prawdopodobnie do miesiąca lipca,
bo znowuż zapytanie, najpierw trzeba pomierzyć byłoby, prawda, o ile metrów chodzi, zrobić powiedzmy co najmniej zestawienie i złożyć zapytanie, no niestety, ale do wszystkich firm, taką najbliższą bodajże mamy w Lidzbarku i w Ornecie. Tam rozmawialiśmy, że miało być tak. Na gorąco, rozumiem, gorąco. Ale to naprawdę już mówimy o dużych pieniądzach i już niestety o jakichś tam mniej więcej, prawda, kosztorysach i przeznaczeniu pieniędzy. Znowu o zmianach w budżecie i o czasie, przede wszystkim o czasie. To jest długi dobrze, czas. Dobrze, to mam jeszcze następne pytanie. Jak z tym Polskim Ładem te pieniądze to zaczynają wpływać, oprócz tej pierwszej transzy? Nie, nie, nie. Proszę Państwa, Polski Ład nie przewiduje pieniędzy, które wpłyną przed. To trochę inaczej to wygląda sytuacja. Przykładowo z Polskiego Ładu w tej chwili jest realizowana inwestycja pod nazwą przebudowa ulicy Słowackiego. Tak, tak, ja rozumiem to. I zgodnie, że tak powiem, z ustawą, to wykonawca finansuje, ja nie pamiętam zapisów umowy w tej chwili, ale chyba mamy 95%, tak. A 5% bodajże, albo 2% tylko, my płacimy w terminie 30 dni dla wykonawcy, a pozostałą kwotę on finansuje i dostaje dopiero po wykonaniu zadania. W terminie bodajże 30 dni tam jest. Jak się nie mylę, z BGK, z Banku Krajowego, prawda? Gospodarstwa Krajowego. Więc to tak wygląda sytuacja. Natomiast dwie pozostałe inwestycje są na etapie niestety jeszcze projektowania. Jeszcze projektowania i myślę, że w połowie maja ogłosimy przetarg. Taki jest przynajmniej plan. Na ulicę Przemysłową. Na Przemysłową i Armii Krajowej. Oczywiście tak. To są dwa projekty, które no, się wpisują w ten Polski Ład. Realizacja jeszcze w tym roku? Nie. Tamte inwestycje są bodajże dwuletnie są. Pan radny Bachanowicz by jeszcze sygnalizował potrzebę głosu. Pan wiceprzewodnicząca była pierwsza, także tutaj chyba daje głos do kobiety. Bardzo proszę, pan radny Bachanowicz. Zaraz gra. Dobrze, to ja bym chciał się odnieść tutaj do wniosku kolegi radnego Rafała Narkiewicza, gdzie temat został poruszony na samym początku odnośnie włączenia go do komisji rewizyjnej. Pan burmistrz tutaj powiedział, że zostało to skierowane pod opinię prawną, ponieważ jest tam luka i tak dalej, i tak dalej. Także ja jestem bardzo zdziwiony, dlaczego to zostało skierowane do kancelarii prawnej, ponieważ tutaj artykuł 18a ustawy o samorządzie gminnym, jak i artykuł 17 statutu brzmi w identyczny sposób, że w skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubów. Także w tym momencie my nie mamy żadnego przedstawiciela klubu jako w komisji rewizyjnej, także tutaj jest to grana, znaczy odbieram to jako utrudnianie bycia naszego przedstawiciela w komisji rewizyjnej. To absolutnie nie jest intencją naszą, tak, ani Urzędu Miasta, ani obsługi Rady, a tak naprawdę tu jest wątpliwość, ponieważ w innych paragrafach, w tej chwili nie mam przed sobą, jest tam kwestia dosyć konkretnej procedury uzupełniania takich składów komisji, tak, i mamy te dwa przepisy, które mogą być ze sobą w konflikcie i myślę sobie, że zarówno opinia prawna, tak, jak i Państwa wniosek będzie rozpatrywany na najbliższej komisji. Także to nie upatrywałbym tym żadnego utrudniania, tak po prostu myślę, że trzeba to przeprocedować tak, żeby komisja rewizyjna i jej skład był powołany zgodnie z przepisami. Nie? Także to jak sami wiecie, jak my funkcjonujemy i nie mamy nic do ukrycia i tak jak zawsze byli przedstawiciele każdego klubu we wszystkich gremiach, tak? Tak jak pan radny jest przewodniczącym komisji skargi petycji, tak? No, i uważam, że tak powinno być, że może nie mówmy opozycji, ale radni nie startujący z klubu burmistrza powinni uczestniczyć we władzach rady i tu się nic nie zmieni. To kwestia uporządkowania tylko na najbliższą komisję. Taki wniosek i ten wniosek radnego będzie procedowany razem z opiniami prawnymi. Tak, żeby tu mieć jakby czystą sytuację. Dobrze, tylko ja jeszcze jedną sprawę mam. Tak. Chciałem się odnieść tutaj do rozstrzygnięcia nadzorczego, które wpłynęło w dniu 30 marca przez wojewodę warmińsko-mazurskiego, które stwierdziło w całości nieważność uchwały Rady Miasta z dnia 23 lutego
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta Gorowo i Oweckie. Wojewoda wskazał, że uchwalony przez Radę Miasta program posiada wiele uchybień uznanych za istotne naruszenie prawa poprzez m.in. pominięcie obligatoryjnych ustawowych zagadnień powierzonych gminie do uregulowania w programie, wychodzenie poza zakres upoważnienia ustawowego, co jest naruszeniem artykułu 7 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także niewyczerpania zakresu upoważnienia ustawowego poprzez nieuregulowanie wszystkich kwestii uznanych przez ustawodawcę za istotne. Zgodnie z artykułem tutaj 11a ustawy o ochronie zwierząt, Rada Gminy określa w drodze uchwały corocznie do 31 marca program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Oznacza to, że do dnia dzisiejszego, a mamy już końcówkę kwietnia, na terenie naszego miasta nie obowiązuje żaden program, na podstawie którego określone są zasady opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. Zrozumiałe jest to, że nikt się nie spodziewa, że wpłynie rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody, który stwierdzi nieważność uchwały, ale do tego czasu upłynął już prawie miesiąc i uważam, że nie powinniśmy zwlekać z ponownym uchwaleniem tego programu, przestrzegając obowiązujące przepisy prawa. A kolejna kwestia to, czy projekt tej uchwały był opiniowany przez radcę prawnego lub prawnika zgodnie z paragrafem 27 ustęp 4 regulaminu Rady Miasta. I zwracam się z wnioskiem, aby wszystkie projekty uchwał zgodnie z przywołaną podstawą prawną były zaopiniowane przez prawnika i posiadały jego podpis. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy pan burmistrz się odniesie do tego? Absolutnie tak. Zupełnie przypadkiem jest pani Katarzyna z nami, która zajmuje się tą sprawą. Pani Kasiu, jak pani mogła wyjaśnić, no tu jakiś kłopot nastąpił. Natomiast warto wiedzieć, że nadal realizujemy nasze zadania związane z opieką nad zwierzętami. Tak jak pan burmistrz powiedział, oczywiście wszystkie zadania realizujemy. Jakby na etapie już końcowym jest też projekt tej uchwały, bo jak państwo wiecie, w rozstrzygnięciu wojewoda nam zarzucił niewskazanie konkretnego schroniska. I do tego czasu, jakby powiem tak, udawało nam się to przejść od kilku lat, ale teraz już musieliśmy jakby zawrzeć umowę z konkretnym schroniskiem, a ze względu na to, że robiłam jakby rozeznanie rynku tych schronisk, to każde schronisko chciało pobierać od nas opłatę za, ja to tak nazywam, duszę psów. Chcieli pobierać opłatę za to, że będą nam trzymać miejsce dla danej ilości psów. Tak, za taką gotowość. A ta gotowość z najbliższym schroniskiem kosztowałaby nas rocznie cały budżet na projekt, czyli około tam 14 tysięcy. A od 6 lat nie oddaliśmy tak naprawdę żadnego psa do schroniska. Więc płacenie za gotowość w naszym przypadku to trochę tak naprawdę marnowanie pieniędzy, które możemy wykorzystać na sterylizację kotów, nie? Bo mamy też problem z wolno żyjącymi kotami na terenie miasta, już trochę i tak ogarnięty. Więc no mówię, projekt uchwały jest w przygotowaniu. Myślę, że na najbliższej sesji będziemy go procedować. Ja tylko odwrócę do tego, że poruszyłem ten problem dlatego, że program jest opracowywany na dany rok, tak? Czyli ten program jest na 2022 opracowywany i w chwili obecnej jakby nie mamy tutaj obowiązującego programu, tak? Nie, no jasne, jakby sami wiecie, jesteśmy małym samorządem, z małym budżetem. Ja tego straciłem wątek. Chodziło mi o to, żebyśmy nie zwlekali z tym właśnie opracowaniem programu, bo się spodziewałem, że to będzie na dzisiejszej sesji już opracowany, ponieważ moje rozstrzygnięcie było 30 marca, dzisiaj mamy końcówkę kwietnia i o to właśnie mi chodziło, żeby tutaj nie było jakichś zbędnych zwłoki. Dziękuję. Dobra, jasne. Tu jak sami widzicie, to jest jak zawsze próba balansowania pomiędzy restrykcyjnym przestrzeganiem przepisów prawa i zapisów ustawowych, no co niewątpliwie należy czynić, ale jednocześnie dobrze jest myśleć o tym w takich kategoriach, żeby niepotrzebnie nie wydawać pieniędzy, tak? I często jest tak, że literalnie stosując przepisy jakiejś ustawy, generujemy naprawdę duże koszty. Tak jak tu pani Katarzyna powiedziała, żeby tu byli wszyscy szczęśliwi, powinniśmy mieć umowę ze schroniskiem i wszystkie schroniska chcą od nas tyle pieniędzy, ile my mamy zapisane w budżecie. Więc gdyby zrobić to od razu, tak. No zobaczymy, jak to wyjdzie, tak? Będziemy dalej starali się. Pani Katarzyno, jakiś odzew jest od schronisk, które nie chcą od nas za gotowość? A, czyli już, czyli udało się znaleźć, nie? Bo jakby czasami jest najłatwiej jest pójść po najniższej linii oporu, tak?
jest przepis, jest faktura i do widzenia. Ale jak się uda trochę pokombinować, to tych pieniędzy zostaje nam w budżecie więcej. Dzięki. Dziękuję bardzo. Pan radny Narkiewicz. Wykorzystując sytuację, że z nami pani dyrektor przedszkola, mam pytanie odnośnie naboru dzieci, bo teraz chyba on się zakończył, tak? Czy jest już na końcówce? Mam pytanie, czy również składały wnioski dzieci ukraińskie i czy oni musieli spełniać takie same warunki naboru jak dzieci polskie? Czy może coś łatwiej? Dziękuję. Bo jesteśmy, przepraszam, że ja zamiast pani dyrektor przedszkola, ale jesteśmy po jakby długiej rozmowie. Komitet Zarządzania Kryzysowego, który się spotkał, też pewne rozstrzygnięcia, zanim były rozstrzygnięcia rządowe, podjął. Wygląda to w tej chwili następująco. Nie wiem, czy już nabór ogłoszony jest, prawda? Pani dyrektor, czy jeszcze nie, za chwilę? No. Dobra, okej, okay. Ja pytam o nasze polskie. Już ogłoszony? Czy skończone. Dobra. Ja pytam, bo jakby znam wszystkie dzieci z terenu miasta, które spełniały kryterium wiekowe, są przyjęte do przedszkola. Każde, co do sztuki. Nie ma nieprzyjętych dzieci. Mamy grupę dzieci 2,5-letnich, które są jakby poniżej tej granicy 3 lat. I tu czekamy do początku roku szkolnego. Będziemy podejmowali decyzję. I zostają nam miejsca, które trzymamy dla 6-latków, które z terenu miasta mogą się zgłosić. I to wygląda tak. Wszystkie dzieci z terenu miasta są w tej chwili zabezpieczone. Decyzja zapadnie odnośnie 2,5-latków, które jakby nie muszą być przyjęte do przedszkola. Jeżeli będziemy miejsce, to przyjmiemy. Natomiast na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych dzieci przyjętych z terenu gminy. Dlatego, że po prostu nie ma miejsca. Mamy tak dużo dzieci zgłoszonych do przedszkola, że fizycznie nie mamy miejsca. Czyli krótko mówiąc, 100% dzieci z miasta będzie przyjętych, kropka. Natomiast jeśli chodzi o dzieci uchodźców, to wygląda to w ten sposób, że wszystkie dzieci ukraińskie z terenu miasta, które chcą chodzić do przedszkola, chodzą i będą mogły chodzić. One jakby nie wliczają się w ten limit ustawowy 25 dzieci, który musimy przestrzegać. I jeżeli by się zdarzyła sytuacja, bo tak chcę wam pokazać jakby korzyść z tego, tak? I to jest jakby rozmowa z panem kuratorem i jakby stanowisko trochę ministerstwa. Jeżeli mamy limit 25 dzieci i są dzieci ukraińskie, to ich może być 28, ale do tej sytuacji nie dopuścimy. Ja uważam, że maksymalna grupa w przedszkolu to jest 26-27. Jakby tu nie ma ryzyka, ale dzięki temu możemy przyjąć, powiedzmy, polskie dzieci, dla których zabrakłoby miejsca trochę ponad limit, jeżeli są ukraińskie, więc i są korzyści. Natomiast decyzja odnośnie dzieci ukraińskich zapadnie później, ale komunikat, myślę, że jakby taka intencja pytania państwa radnych była. Wszystkie dzieci z terenu miasta są przyjęte. To chciałem tylko zapytać jeszcze o dzieci z gminy, rodziców, którzy pracują w mieście. Czy oni są bez szans, tak, na tą chwilę, żeby dzieci do naszego Górowa, do przedszkola górskiego chodziły? Na dzień dzisiejszy mamy rozplanowane miejsca w przedszkolu tak, że zabezpieczamy tylko i wyłącznie dzieci z miasta, no, a dzieci z gminy to już trochę biznes, panie wójt, jest, słuchajcie. My fizycznie nie mamy miejsca w przedszkolu już na utworzenie kolejnej grupy. Mam na myśli tutaj rodziców, którzy pracują na terenie miasta, tak? Także. No, ale płacą. Im łatwiej jest przywieźć tutaj dziecko do naszego przedszkola górowskiego, wskazują na to, że u nas pracują, tak? No to jakby, słuchajcie, to, że rodzice pracują u nas, ale podatki płacą na gminie, nie? No ale to nawet nie o to chodzi. Póki mieliśmy miejsca, przyjmowaliśmy dzieci z gminy. Po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie rozszerzyć przedszkola. Utworzyliśmy w tej chwili 6 grup. Zaczynaliśmy 10 lat temu z 4. Myśmy brali dofinansowania na te grupy. Przedszkole jest świetnie wyposażone, ale już, no dobra, płynę. Nie ma miejsca, gdzie zrobić kolejną salę. Nie dyrydy. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że już radny Łukianowicz jeszcze. Proszę bardzo. Ja mam pytanie pewnie do pana Edwarda odnośnie internatu byłego. Jakie my tam mamy plany wobec tego internatu? Czy my będziemy go rozbierali, czy on będzie remontowany? A jeżeli nie, no to nie wiem, czy nie trzeba było tam zabezpieczyć, bo to się sypie wszystko. Może ktoś tam dostać jakąś cegłówką w głowę. Na dzień dzisiejszy nie ma żadnej decyzji odnośnie tego internatu, ale poprosiłem nadzór budowlany, żeby, powiedzmy, no, przyjrzał się temu budynkowi, czy on po prostu nadaje się do czegokolwiek. Moim zdaniem niestety raczej będzie to kolejny budynek do rozbiórki.
ale to jest moim zdaniem tylko. Na dzień dzisiejszy, nie wiem, jeżeli państwo, nie wiem, polecicie, zasugerujecie, że należy powiedzmy mieć opinię jakiegoś rzeczoznawcy albo coś, proszę bardzo, ja mogę zrobić, ale to są znowu koszty. Nie wiem, czy ktoś z państwa tam po prostu się pofatygował i spojrzał na ten budynek, jak on wygląda w środku, wewnątrz. Oprócz tego mam już kilka lat, nie pamiętam ile, ale od kilku lat mam powiedzmy inwentaryzację zrobioną przez, czy tam wykonaną przez osobę uprawnioną i mam powiedzmy taką koncepcję nawet, oczywiście wykonaną nieodpłatnie przez kolegę, który no, zrobił taką koncepcję. To naprawdę są bardzo, bardzo wielkie pieniądze, żeby ten budynek, żeby z tym budynkiem cokolwiek zrobić. Oprócz tego nie wiem jeszcze, czy tutaj starostwo wyda pozwolenie na rozbiórkę bez uzgodnienia z konserwatorem zabytków. No bo długi temat, długa by musiała być dyskusja na temat zabytków w mieście, na temat ewidencji zabytków w mieście. Zabytków nie mamy zbyt wiele wpisanych na wojewódzką listę, natomiast jest coś takiego, prawda, jak powiedzmy ewidencja miejskich nieruchomości wpisanych i wytypowanych do ujęcia. Wytypowanych zostało 240, powiem państwu tyle. Co nie zostało wysłane do konserwatora? Powiem więcej. Więc chyba wolimy w taki sposób działać niż... No jest trudny temat, powiedzmy, bo wszystkie miasta, że tak powiem, czy to w Prusach Wschodnich, czy jak tu liczyć, prawda? No niestety budynki wybudowane przed 1939 wszystkie są albo wpisane, albo wytypowane. No nie jest prosty temat, więc dlatego tak mówię bardzo pobieżnie, bo mamy jak mamy, pamiętacie państwo okrężną 19, ten zabytek? No trwało to dokładnie 10 lat, dopóki to rozebraliśmy, jeszcze za to zapłaciliśmy. Również tam jest trudniejsza rozbiórka, nawet jak tutaj. Wydawać by się mogło, że nie, ale jest. Z uwagi na to, że on jest na skarpie usytuowany ten budynek, więc na pewno, no znowuż będzie to zapytanie co najmniej, jeżeli oszacujemy, że się zmieścimy w tej kwocie, prawda, poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych, więc takie, mówię, są zamiary i myślę, że dobrze byłoby, żeby państwo spojrzeli na ten budynek, może tam i od strony tego budynku mieszkalnego, od ośrodka kultury, walące się kominy, niektóre już zawalone. Stropy niestety tam są drewniane, więc w stropach są duże już, prawda, ubytki i dziury nawet. Więc to wygląda tak. Myślę, że nikt z państwa nie chciałby tego nawet za darmo. Ja kiedyś powiedziałem takie zdanie, że bodajże na tamtej sesji, znaczy kadencji, że ja mam pieniądze, nie ukrywam, że nie, ale powiem państwu, że za darmo niestety nie wziąłbym tam i nie chciałbym zrobić tam mieszkania sobie. I myślę, że państwo również. Tak, dlatego ja myślę, że należałoby rozebrać ten budynek. Ale jeszcze zrobimy, niestety musimy zrobić jakiś mały projekcik, nazwijmy to tak, czyli niedrogi, to są nieduże pieniążki. Ja uważam, że bardzo ma. Ja bardziej już na komisję. Aha. Wniosek możemy rozbierać. Tutaj radny Szlejer jeszcze ma pytanie. Ja mam do pana ciekawe. Jeszcze tam już rzeczywiście z tego budynku, jak jesteśmy przy temacie, spadają cegły i lecą właśnie na posesję mieszkańców tych tam obok. I to zgłaszali nie tylko mieszkańcy, mieszkanka konkretnie, ale też pracownicy, którzy pracują obecnie przy budowie. Renowacji MDK-u. Tam jest sprawa dość poważna, bo tam potrafią lecieć takie poważne segmenty już kominów, blach i tak dalej. Nie wiem, kto za to potem ewentualnie będzie odpowiadał, jeżeli tam spadnie komuś na głowę. To jest jeszcze raz. I druga sprawa, też zgłaszałem taki problem tam tych mokradeł przy Wyszyńskiego 5. Ta woda ściekająca z góry tutaj od kościoła, ona gdzieś tam pod ziemią się przedostaje, no i tam zalewa im piwnicę, nie? Także jakby jest pogoda, no właśnie korzystajmy z lata, nie?
idzie do lata, co prawda, ale no, pogoda jest naprawdę, coś robić na zewnątrz, to uważam, jest dobrze. Tak, oczywiście tam kiedyś tak przejazdem, że tak powiem, zatrzymaliśmy się i oglądałem, ale z wodami podziemnymi sobie nie poradzimy. Niestety drenacji tam z góry, czyli za Wyszyńskiego bodajże tam jest 6, bo to z tej skarpy prawdopodobnie przecieka? 5. Aż 6. Po drugiej stronie, po szupera. Ze skarpy to z kościoła ta woda. No tak. Więc takie odwodnienie raczej tam patrzyłem, no nie bardzo wchodzi w grę. No być może, że tam nie działa odwodnienie wokół budynku, prawda? Albo go nawet może nie być. Ja tutaj niestety to już wspólnota odpowiada za takie rzeczy. Natomiast co do budynku tego przy ulicy Kościuszki 24, no pierwszy raz słyszę, że ktoś do mnie, nikt nie zgłaszał tego, ale widziałem sam, oczywiście będąc tam na miejscu na budowie, po prostu no drugi komin walący się, bo jeden został już rozebrany, jak Państwo wiecie, drugi komin oczywiście zagrażający, więc dlatego no tutaj rozmawiałem, no nie jest, ukrywam, jest. Z nadzorem budowlanym konkretnie i no, a jest taki Państwa powiedzmy wniosek, że budynek przeznaczy do rozbiórki. Wiem, co mam robić. Dziękuję. No jeszcze tutaj na ulicy, tutaj nie wiem, za pawilonem naszym, tam też dalej ten dach się sypie. Zgadza się, to zostało zgłoszone do nadzoru budowlanego. Jeszcze wieżę. I wieża, tak, PKP również, wieża ciśnie na terenie PKP. Zostały zgłoszone do nadzoru, nadzór już był. Radny Ukianowicz jeszcze ma pytanie. Ja mam kolejny trudny temat, też był dyskutowany odnośnie wiaty na dworcu. Czy nie ma jakiejś możliwości, pewnie trzeba było w mapy zerknąć, bo nie ukrywam, że nie patrzyłem, żeby to przesunąć może na nasz teren, bo tam wcześniej była mowa, żeby tą wiatę poprawić, ale ona stoi nie na naszym terenie, tak? Tylko na terenie PKP. Czy nie ma jakiejś możliwości, żeby przesunąć gdzieś, postawić na naszym terenie, gdzieś, żeby w te mapy popatrzeć? No bo już to... nie. To wiecie Państwo, jak znacie mnie, ja znam na pamięć powiedzmy nieruchomości, gdzie ich granice przebiegają i tak dalej. Nie, my nie graniczymy w ogóle z terenem PKP. Graniczy natomiast Urząd Marszałkowski, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich. Droga, ulica powiedzmy Wojska Polskiego i Lipowa należą do Zarządu Dróg Wojewódzkich, tak to zawsze mówimy, prawda, czyli do Urzędu Marszałkowskiego. My nie graniczymy w ogóle, natomiast nasz teren znajduje się po przeciwnej stronie. No chyba nie bardzo byłoby, prawda, tutaj po przeciwnej stronie budować jakąkolwiek wiatę. A tam, gdzie kiosk był na przykład? Tam, gdzie kiosk, mówię, po przeciwnej stronie. Tak, to jest po przeciwnej stronie ulicy. Jest część działki, tak, należącej tutaj do gminy miejskiej. Natomiast, no wiecie, uważam, że to no, troszeczkę nie bardzo. No jest to w gestii, uważam, właściciela terenu. My już tam rozmawialiśmy, pisaliśmy i tak dalej. Tam no, jest trudny temat, trudne rozmowy z PKP. W tej chwili tam... A powiedzmy, z województwem nie dogadalibyśmy się? Jeżeli tak, z województwem i postawić na terenie zarządu ale dróg. Na terenie zarządu dróg wojewódzkich to jest na terenie ulicy. To jest w granicach pasa drogowego tylko. No na drodze nikt nie postawi wiaty niestety. Jest, nie ma takiej możliwości. W pasie drogowym nie można? Ale ten pas drogowy biegnie, że tak powiem, w granice rozgraniczające pas drogowy to jest po asfalcie, nazwijmy to, prawda? I z drugiej strony po chodniku Polo. To tylko tyle, co mogę tutaj powiedzieć na temat tej, no, że tak powiem, ja myślę, że właściciel powinien zapewnić w ramach dzierżawy terenu dla, no powiedzmy, nie wiem, kto tam dzierżawi, ale pewnie i PKS-y, a może już teraz nie PKS-y, a Deluga i nie wiem, tam inni, prawda, to ci, którzy tam obsługują pasażerów, więc prawdopodobnie no, mogliby oni wpływać na to, żeby PKP coś zrobiło. Ale chciałem powiedzieć o sprawie, która toczyła się może miesiąc temu. Chodzi o wydzielenie, o podział. Taki wniosek wpłynął oczywiście na razie o podział uzasadniający, że budynek PKP zechcą przekazać dla miasta. Tam były trochę perturbacje oczywiście z tym podziałem, ale na koniec końców wydałem oczywiście decyzję pozytywną i jest podział już dokonany. Czekam być może na jakikolwiek wniosek,
w sprawie przejęcia czy tam przekazania, prawda, od strony PKP dla gminy miejskiej. I wtedy ten teren przed, bo dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, że sprawa trafiła aż do konserwatora zabytków, który stwierdził, prawda, że dworzec PKP nie jest zabytkiem, więc mogłem tutaj dokonać podziału tego w taki sposób, jaki został dokonany, dlatego że wniosek dotyczył tego terenu między właśnie budynkiem a ulicą Lipową. Czyli tam, gdzie stoi ta wiata, dlatego o tym mówię Państwu. Więc no, nie można było wydać zgody, że teren pozostaje nadal PKP, a my nie mamy dostępu do drogi publicznej. Jeżeli przyjmiemy kiedyś tam, czy to dojdzie do tego, czy nie, to będziemy dyskutowali, to będzie odrębna, prawda, dyskusja. Natomiast mówię, co może sprzed miesiąca, z czego sprawa dotyczyła, i ustaliliśmy, że służebność polegająca na całkowitym korzystaniu z tego terenu, gdzie się znajduje ta wiata. Dziękuję. Ale nie wiemy kiedy, nic na razie, czekamy cały czas. Nie, na razie był podział dokonany tylko. Pan radny Narkiewicz, bardzo proszę. Mam pytanie dotyczące zakupu tego samochodu policyjnego. Na jakim etapie jest ta sprawa, bo wiemy, że gmina miejska nie chce partycypować. I kontynuując to pytanie, chciałbym zapytać, na co przeznaczane są pieniądze z tych 500 tysięcy, które otrzymaliśmy i ile ewentualnie tego zostało, tak? Dziękuję. Zgłasza się pani skarbnik, bardzo proszę. Tak trochę z głowy będę mówić, bo troszeczkę zaskoczona pytaniem. Tych pieniążków było 500 tysięcy. 35 tysięcy zostało przeznaczone na zakup, na sfinansowanie zakupu tego pojazdu policyjnego, to jest 35 tysięcy. 80 tysięcy zostało przeznaczone z tych środków na naprawy w szkole podstawowej. 108 tysięcy jako wkład do tego klubu Senior Plus. I więcej nie pamiętam. Reszta pieniążków została do, że tak powiem, Ale co z tym samochodem? To znaczy się, jest jakby przygotowane porozumienie i jesteśmy po na etapie... Po stronie policji jest teraz działanie. Policja tutaj, tak? Pan burmistrz tutaj, tak? Myśmy wydatkowanie tych 500 tysięcy, o ile pamiętam, z radnymi uzgadniali na komisjach, także myślę sobie, że ta wiedza powinna gdzieś tam być, ale ja rozumiem, że to może umknąć. Jeśli chodzi o samochód dla policji, słuchajcie, dobry obyczaj każe trzymać do końca roku, jak gmina wiejska dołoży, to i my dołożymy. Jakby tak wygląda, bo zdaje się, w tej uchwale Rady Miasta była informacja też o tym, że wspólnie z gminą wiejską, pani skarbnik, tak? Tak. Czy? Jako zmiany do budżetu. No dobra. Mam je w budżecie, czekamy na decyzję gminy wiejskiej, jestem po rozmowie z komendantami, że będą naciskać na gminę wiejską. Jakby tych pieniędzy jest trochę za mało, żeby kupić samochód, tak, bo tam oni chyba mają montaż pół na pół. Słyszałem taką opinię, że gmina miejska nie chce dołożyć, ponieważ te 500 tysięcy nagrody, które otrzymali, to również było zasługą mieszkańców gminy, które również się u nas szczepili. Taką słyszałem opinię, dlatego chciałbym zapytać. Moi drodzy, baza danych Ministerstwa Zdrowia i obliczanie tych wszystkich wskaźników było związane z miejscem zamieszkania osób, które się szczepiły. Także gmina wiejska nie ma nic do naszego pół miliona, ponieważ poziom wyszczepienia gminy wiejskiej jest dużo niższy niż poziom wyszczepienia miasta. Ja przypomnę, że myśmy mieli niestety trzecie miejsce, bo szkoda, bo byśmy jeszcze chapnęli bańkę, jeśli chodzi o w ogóle poziom wyszczepienia na terenie dawnego województwa olsztyńskiego, a gmina wiejska nie. Także sorry winne tu, ale gmina wiejska niespecjalnie ma tu zasługi w promocji szczepień. Dobrze, to jeszcze chciałem zapytać, czy jeśli pojawi się wniosek radnych klubu, nie wiem, kogokolwiek na te pieniądze, czy jest szansa na pozytywne rozpatrzenie, czy one są, że tak powiem, w gestii tutaj urzędu i urząd będzie decydował, na co będą kolejne pieniądze przeznaczone? Tak jak powiedziałem, te pieniądze de facto są rozdysponowane, tak? Mamy dodatkowe prace w szkole, mamy wkład własny do projektu MOPS-u. Pani tutaj pewnie ma te notatki, które były robione na komisjach, bo to zostało z radnymi ustalone i tak naprawdę, jak rozmawiałem z panią Edytą, że mamy jeszcze jakieś pieniądze ze szczepień, to dostałem informację, że w sumie dawno zostały one podzielone, więc obawiam się, że to już jest trochę za późno na dzielenie pieniędzy, które wpłynęły do nas kilka miesięcy temu i jakby ten plan wydatkowania tych środków jest, bo myśmy rozmawiali też o tym, że z tych pieniędzy byśmy robili plac zabaw przed szkołą, tak? Jak słyszycie, ile będzie hala kosztowała, to za chwilę się dowiecie, że do szkoły trzeba dołożyć nie 90 tysięcy, tylko trzeba dołożyć 200. Także jakby, chyba że nie robimy hali, czy nie robimy placu zabaw, to wtedy możemy znowu tym pieniędzmi, ale wydaje mi się, że do rzeczy ustalone i idziemy w tym kierunku, nie?
Dziękuję bardzo. Myślę, że już sprawy różne tutaj zostały wyczerpane. Zachęcam do kontaktu poza anteną jeszcze. Pan radny Łukianowicz jeszcze, bardzo proszę. Ja się dopytam o samochód i tak po ludzku pan burmistrz powie, no jaka jest przyczyna tej naszej współpracy, no słabej z gminą, że na samochód nie, na dzieci też nie, jakoś tak to wszystko wygląda. A ja nie bardzo rozumiem to pytanie. Słuchajcie. Skąd się bierze, no, my dajemy, słaba my współpraca. Ja powiem tak, słaba współpraca z gminą to chyba policja ma, skoro gmina nie chce policji dać na samochód. To jest po pierwsze primo. Słuchajcie, od 10 lat przechowujemy dzieci z gminy w naszym przedszkolu. To słaba współpraca? No chyba idealna z naszej strony. No, ale teraz już nie przyjmujemy z jakiejś przyczyny. No bo nie mamy miejsca. Nie mamy miejsca. Słuchajcie, no tak trzeba jasno powiedzieć, że gmina się w końcu musi zająć zarządzaniem swoimi mieszkańcami. Naprawdę. No sorry, nie można wiecznie bazować na mieście. Żeby jasno padło. Gmina nie ma klubu sportowego, nie daje złotówki na Kresowie. Złotówki. Połowa ludzi, która korzysta z Kresowi, to ludzie z gminy. Jakbym zaczął to rozliczać, to połowa ludzi z gminy musiałaby płacić za wstęp i uczestnictwo w zajęciach. No naprawdę. Dalej, straż pożarna. Połowa naszego budżetu straży pożarnej służy obsłudze gminy. Naprawdę. Ostatnio zadzwoniłem do komendanta powiatowego. Mówię, słuchaj, kiedy? Dwa tygodnie temu? Zostało nam 500 zł na dietę dla strażaków, bo wyjeżdżone jest gdzie? Na gminę. Bo straż pożarna miasta obsługuje gminę. To słaba współpraca? Raz jeden strażacy z gminy przyjechali tutaj, bo nasi nie wyjechali. Poprzednio jak przyjechali, tam trochę co, płoto rozwijali. No znacie historię. To słaba współpraca? Trochę jest zawsze tak, że gminy wiejskie korzystają z infrastruktury miasta. Jest to rzecz naturalna. Natomiast, wiecie, no to nie jest tak, że my musimy usługi dla gminy wykonywać. To, czy oni mają swoich ludzi. Niech robią. Połowa naszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który utrzymujemy z pieniędzy miejskich, to są ludzie z gminy. Więc ja tak się zapytuję pana radnego, w którym miejscu jest słaba współpraca. Naprawdę. Pytanie mam prawo zadawać, otrzymałem odpowiedź satysfakcjonującą i teraz wiem, o co chodzi. Także proszę tak, wiecie. No bo tak trochę, nie, dobra, nie, ja to się czuję jak taki, nie wiem, bo pan nie wie, pan pyta, ja mam prawo nie wiedzieć, mieszkańcy mają prawo nie wiedzieć. Pan się uśmiecha, no ja myślę, tak próbuje, nie wiem, żebym ja się poczuł jak jakiś, nie wiem, pytanie, który nie wie, o co chodzi, taki, no pytanie, bardzo, zadałem ja, pytanie, ja otrzymałem odpowiedź. Natomiast Łukasz, co do samochodu, radny, no. Ja dalej mam pytanie takie, bo taki, zostaliśmy zrobieni takich w balona, że tak powiem. No my? Był pan komendant powiedział, że no mieli załatwić z gminą, nie załatwili, no i jak trochę to... Nie mam najmniejszego wpływu na gminę w tym tak zakresie, trochę naprawdę. Tak słabo tutaj. My? Łukasz, my? Między innymi słuchajcie, ktoś, ktoś nas robi w ale, konia. Czekaj, ale kto kogo robi w konia? Uporządkuj myśli. Po pierwsze, primo, rozmawialiśmy z naszym komendantem powiatowym i miejskim, że dołożymy im do samochodu, prawda? Dotrzymaliśmy słowa? Dotrzymaliśmy. Dotrzymaliśmy. Montaż miał być taki, że drugą połowę daje gmina i to już było po stronie policji. Jak oni tam żyją ze sobą, ja na to nie mam najmniejszego wpływu, słuchajcie, naprawdę. Jak nie wykorzysta policja tych pieniędzy, nie zdobędzie z gminy, to będziemy myśleli. Także wiecie. To jest ja oczekuję takiej odpowiedzi, możesz nie od pana faktycznie, to nie wiem, trzeba może jakieś pismo do gminy wysłać, czy do komendanta. Ale z jakiej racji? No, żeby jakaś była odpowiedź, dlaczego? Łukasz, ale czemu? Dlaczego? Słuchajcie, ja się nigdy nie przypinam do pieniędzy gminy, jak tam gmina dostanie jakąś dotację. Słyszeliście, że mi coś mówił, że jakieś nasze pieniądze dostali? No nigdy. Mamy swoje pieniądze, działamy w ramach swoich pieniędzy i nie zaglądamy innym do garnka. Ile i tyle, no. Po prostu staramy się tym wszystkim zarządzać dobrze, współpracować ze wszystkimi jednostkami dobrze i mamy tego efekty, naprawdę. I to widać, słuchajcie. To widać. Dzięki pracy urzędu, dzięki pracy Wysokiej Rady, nieskromnie powiem także dzięki pracy mojej, dzięki pracy naszych jednostek, to wszystko funkcjonuje. A jak gdzieś nie funkcjonuje, to naprawdę nie jest nasza wina. Słuchajcie, niedawno się zatrudniła u nas nowa pracownica w przedszkolu, z Bartoszyc. Pani dyrektor jakby przekazała słowa tej pracownicy, jak zobaczyła nasze przedszkole. Mogę prosić? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby gmina wiejska zrobiła sobie takie same. No. Trudno jest się też tak chwalić, ale no, mamy naprawdę bardzo dobre warunki, jeśli chodzi o pracę w przedszkolu. Czy o wyposażenie, czy o kadrę, czy obojętnie o co. Naprawdę są to wysokie warunki. Może z zewnątrz nie widać tego, bo potrzebujemy remontu, ale tak naprawdę wszystko jest
na wysokim poziomie i no tak jak pan burmistrz mówi, no można się chwalić po prostu. Może jeszcze jakieś pytanie? No dobra. Co robić, no? Dobrze, myślę, że już tematy, sprawy różne zostały wyczerpane. Jeszcze ja, droga Rado, Wysoka Rado, pozwólcie. Tutaj, tak jak słyszymy w mediach, zmieniane są nazwy ulic, nazwy pomników, rond i tak dalej, które się łączą, wiążą się w jakiś sposób tutaj ze Związkiem Radzieckim, z Rosją. Mamy tutaj na naszej, w naszej gminie ulicę pod nazwą Kaliningradzka. Ona funkcjonuje już od kilkudziesięciu lat bodajże, Kaliningradzka ulica. No i wszystko na to wskazuje, że ta ulica powinna być zmieniona na inną nazwę. Także w najbliższym, na najbliższej sesji, na najbliższych komisjach będzie procedowana, rozważana na pewno na plus zmiana tej ulicy. Jaka nazwa, trudno tu jeszcze jest powiedzieć. Także można się spodziewać, że na najbliższej sesji, na najbliższych komisjach będzie procedowana zmiana ulicy Kaliningradzkiej. Tutaj również zwrócił się do nas jeden z mieszkańców z Polski z pytaniem, również z zapytaniem, czy co robimy w tym temacie odnośnie zmiany ulicy. Także ta odpowiedź dla tego pana też będzie udzielona, że będzie to procedowane, bo taka jest sytuacja. Rozumiem, że wszystkie tematy zostały na dzisiejszą sesję wyczerpane. W związku z powyższym zamykam 42. sesję Rady Miasta. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję.